Books! Books! All the books I'll need! All the books! All the books I'll ever want! Because you know I'm all about those books, start reading. I'm all about those books, start reading. Books are fun! Books are great! Is it book time yet? Oh, I just can't wait to read a book! And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time, time, time. Ah, there's time enough at last. Witamy w 19. nagraniu Readers Initiative. Przy mikrofonie Michał Sobieszek. A razem ze mną dzisiaj o książkach będą dyskutować Sebastian Rulik. Cześć. Piotr Czyszczoń, znany również jako Artur Sul. Witam. Rafał Jasiński. Tak, ja korzystając z tego, że mogę się powitać, chciałbym też powitać po długim czasie naszego drogiego Michała, który wrócił do podcastu Readers Initiative, także witam ciebie, Michale. Jak syn marnotrawny. Cześć. Bardzo się cieszę, że wróciłem. Specjalnie na tą okazję przeczytałem całą sagę. I witamy jeszcze ostatniego człowieka na pokładzie, czyli Arkadiusza Trendowskiego. Trendowskiego obecny. Tak, dzisiaj postanowiliśmy, że bierzemy pod lupę sagę Endera autorstwa Orsona Scotta Carda. Oczywiście oprócz tej sagi też w drugiej części nagrania omówimy też inne książki, które chłopaki czytały. Chcecie już teraz powiedzieć, jakie to będą książki, czy zostawicie to jako niespodzianka na koniec? Nie wiemy, czy nam się wszystkie pomieszczą dzisiaj w naszym formacie nagrania, więc póki co nie będziemy zdradzać niespodzianki. Jeżeli uda nam się, to będzie tego sporo, tak. Jeżeli uda nam się omówić wszystko, co planujemy. To może na początek kilka słów o samym autorze, czyli Orsonie Scotcie Cardzie. Dla mnie on nie jest może jakimś ulubionym pisarzem science fiction, ale niektóre jego książki bardzo lubię i chętnie do nich wracam. Sagę Endera czytałem kilka razy, z tym, że nie całą, bo Scott jest takim pisarzem, który lubi pisać nie tylko kontynuację do swoich książek, ale też prequele i midquele. Tak swoją drogą, czy znacie jakieś zgrabne polskie określenia na prequel albo midquel? Nie bardzo. No ja też nie. Zgrabnych nie ma. Trzeba by coś wymyślić. Konkurs dla słuchaczy. Powiesz, która się dzieje w międzyczasie, tak? W preczasie. No, nie wiadomo, jak to określić tak naprawdę. Nie ma polskiego odpowiednika dobrego. No, to jest jedno z tych zapożyczeń angielskich, które musimy stosować w oryginale póki co jeszcze. Trzeba by było profesora Polczyka spytać. Na sequel mamy kontynuację. Ja teraz przygotowując się do tego nagrania, to przeczytałem sobie właśnie z tej sagi Endera Mówca Umarłych, Ksenocyd i Dzieci Umysłu, po czym jeszcze przeczytałem książkę, która została napisana później, po tej sadze, a czasowo ją się umieszcza pomiędzy Grą Endera, czyli pierwszym tomem, a drugim tomem, czyli Mówcą Umarłych, i tą też zdążyłem przeczytać. Jeszcze stwierdziłem wczoraj, że zacznę sobie Grę Endera, której początkowo planowałem nie czytać, ale dzisiaj już dotarłem tak mniej więcej do 75% tej Gry Endera. I potem mam jeszcze ambitny plan, żeby wziąć się za Sagę Cienia, którą też ktoś z chłopaków mi bardzo polecał, że podobno jeszcze lepsze niż sama ta saga Endera. No, to bym się spierał. To pewnie zależy od osoby. A powiedzcie mi, co wy sądzicie o samym Cardzie, o jego innych książkach, zanim jeszcze przejdziemy do samej sagi? Lubicie tego autora? Nie lubicie? Czy inne jego książki zrobiły na was duże wrażenie, albo wręcz przeciwnie? Szczerze mówiąc, znaczy to jest tak. Z Cardem ja pierwsze wydanie, czyli w ogóle pierwsza książka, jaką się wytknąłem Carda, to chyba, tak jak chyba każdy, to jest Gra Endera, prawda? To jest taka pierwsza książka tego autora, z którą przynajmniej w Polsce mieliśmy styczność, bodajże jako pierwsza została wydana w 91 roku, tak? Zgadza się? On w ogóle zadebiutował opowiadaniem. No tak, a za powieść dostał nagrodę Hugo, z tego co ja pamiętam. Tak, chyba tak. I ja od razu tak powiem
szczerze, że po grze Endera kolejny tomy nie czytałem, a powód jest z tego taki, co się wiąże z samą postacią Orsona Scott Carda. Zacząłem czytać opowieść o Alwinie Stwórcy już wiele, wiele lat później po przeczytaniu gry Endera i niestety ta cała seria mi nie podpasowała. Coś mi w tej książce nie pasowało i przez to właśnie nie zacząłem czytać kolejnych części gry Endera. Trochę to dziwnie brzmi, prawda? Ale po prostu nie, jakoś od tego autora się odwróciłem, bo gra Endera mi się podobała. No to jest książka science fiction, ale to jest też to sam w którymś przedmówię, do której ze swoich książek, nie pamiętam, których sam autor mówił, że gra Endera jest książką trochę dla młodzieży, trochę książką przygodową. Natomiast i tego już oczekiwałem po opowieści o Alwinie Stwórcy, no ale dostałem coś zupełnie innego. I choć podobał mi się ten klimat tej Ameryki takiej z tych lat 1700 coś tam i tak dalej, tych pionierów amerykańskich i tak dalej, ta magia, ten folklor, to jednak coś mi w tej książce nie pasowało. Do końca nie jestem pewien co dokładnie, ale właśnie przez to, że nie mogłem znieść tej książki, nie przeczytałem kolejnych tomów przygód Endera i od razu powiem szczerze do nagrania, że dopiero teraz przeczytałem wszystko w ostatnim tygodniu. To też było dosyć dla mnie trochę frustrujące, bo siadłem i przeczytałem wszystkie tomy i w tym momencie mam zlane wszystkie tomy w jeden, tak więc jeżeli coś pominę lub coś powiem źle na jakimś wydarzeniu z którego tomu, to mnie poprawcie, bo tak jak mówię, przeczytałem wszystko ciurkiem praktycznie w ostatnich 7 dniach i po prostu wszystkie mi się wydarzenia zlewają w jedno. Ale wiesz co, ja też przeczytałem w zasadzie jednym tchem całą tą sagę, łącznie z Wygnaniem. Nie chciałem czytać gry Endera, bo mnie się wydawało, ja to pamiętam jako taką książkę o dziecku, ale pisaną też z punktu widzenia dziecka, a już jako dorosły to tak niekoniecznie mi się chciało do tego wracać, myślałem, że nie będzie się to dobrze czytało, ale teraz jak się wziąłem wczoraj za tą grę Endera, to czytało mi się bardzo dobrze i tak nie do końca jest to z punktu widzenia wyłącznie dziecka. Znaczy nie, no powiem tak, gra Endera, powiedziałem przed chwilą, że to jest też takie fantazy młodzieżowe. Nie wiem, czy ja już kiedyś wcześniej mówiłem akurat w tym podcaście, że ja nie znoszę młodzieżowego fantazy. Nienawidzę wręcz. Wiemy o tym, że rosyjskiego nienawidzisz. No o młodzieżowym chyba jeszcze nie było. A to jest całkiem co innego, ale młodzieżowe science fiction mnie odrzuca. Nie, też już chyba młodzieżowe fantazy mi odrzuca, ale akurat gra Endera jest na tyle dobrze napisaną książką, że nawet teraz, gdybym do niej wrócił, bo jak czytałem w roku 91, czyli no byłem jeszcze dzieciak, prawda, w tamtym czasie. Potem czytałem jeszcze kilka razy, już jak już byłem troszkę starszy i nie odrzucała mnie ta książka. Więc sam fakt, że jest tak dobrze napisana, jest i dla młodych, i dla starszych czytelników. Powiem ci coś, bo gdy czytałeś w 91, to tak naprawdę nie istniał taki w ogóle jakby odłam, jak młodzieżowe fantazy lub tam young adult. Wszystkie książki fantastyczne tak, były postrzegane jako po prostu fantastyka i czytał to wtedy każdy. Tak. To masz rację, że dopiero później się to wszystko popsuło, bo... Ale nie wdawajmy się w szczegóły. A czytaliście coś jeszcze oprócz tej sagi? To jeszcze ja może chwilę powiem, bo ja potem będę na chwilkę uciekał. Ja Endera właśnie też w 91 bodajże roku przeczytałem, jeszcze wtedy, gdy wychodziła w częściach fantastyce. To mógł być rok 90 albo 91, musiałbym sprawdzić, nie sprawdziłem tego, moja wina. Pewnie tuż przed wydaniem. Tak, tuż przed wydaniem książkowym. Tak. I ja normalnie czekałem z miesiąca na miesiąc, na następne odcinki, to było chyba z 5 odcinków, 5 miesięcy oczekiwania i czekania na następną część i zawsze zaczynałem nową fantastykę właśnie od czytania gry Endera. Mi się wtedy to bardzo podobało i gdy potem nadeszły wydania książki i książka gra Endera, od razu też przeczytałem w całości, potem kontynuacja. W międzyczasie jeszcze Planeta Spisek i właśnie chyba Alwin Stwórca też się później zaczął. No i te książki w ogóle też mi nie podszedły za bardzo. Żadne. A Mówca Umarłych, ja oczekiwałem równie dobrej rozrywki jak przy grze Endera, czyli jakichś twistów, bitew, czegoś takiego, a dostałem taką bardziej filozoficzną książkę niż... Tak, bo od razu dodajmy też... Ender.
tym, którzy chcieliby czytać, bo ja też często się spotykam z tym, że ludzie są zawiedzeni książkami Carda, właśnie mówię o Sadze Endera, bo myślą, że to jest jakieś militarne science fiction, wiesz? Mhm. To absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Pierwsza część, która teoretycznie jest najbardiej militarna, to w ogóle nie jest militarna. Tak, też nie jest, absolutnie nie podchodzi pod militarny science fiction, podgatunek, który też dopiero tak rozkwitł naprawdę w ostatniej dekadzie mniej więcej, tak więc... Ale wiesz co, Card nie ma też, z tego co ja wiem, żadnego wojskowego przeszkolenia, więc być może dlatego nie chciał się wiesz, wdawać. Wiesz, on też, jak czytając całą sagę Endera i resztę jego książek, on też nie jest zbyt dobrym obserwatorem politycznym, a jednak wali takie kwiatki, więc równie dobrze mógłby pisać o militarnej science fiction, wiesz? To taki moja taka szpila tego autora w tym momencie wbita, ale masz rację, nie ma przeszkolenia na pewno, bo to jest człowiek pokoju tak zwany, bo mieliśmy też o samym Cardzie powiedzieć, to też chyba trzeba powiedzieć o tym, co generalnie wpływa na jego pisarstwo. Nie tylko mówię o Sadze Endera, ale o ogólnie. No, generalnie nasz autor jest mormonem. Nie chcę tu nic negatywnego o tym mówić po prostu, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, ale chodzi o to, że religia autora, czyli Orsona Scott Carda, bardzo wpływa na to, jak on pisze. I co pisze? Cała ta filozofia jego religijność bardzo odbija się w jego książkach i odbija się coraz mocniej z każdą przeczytaną przeze mnie książką. Ja widziałem ten stempel jego religii coraz bardziej wyraźny w tym, co pisze i powiem szczerze, że w pewnym momencie czułem pewien dyskomfort, bo nie było to coś... co bym uznał za coś dobrego, szczerze mówiąc, w literaturze science fiction. Jakoś to mi nie pasowało. Źle mi rezonowało z klimatem science fiction. No, może to rozwinę później to. No tak byłoby dobrze, bo ja właśnie nie dostrzegam aż tak wielkiego wpływu jego religii na twórczość, więc ciekawy jestem twoich wniosków i gdzie te wpływy będziesz dostrzegał. Ja od razu też powiem uczciwie, że ja jako osoba niewierząca ateista być może jestem zbyt agresywny pod tym względem i za bardzo szukam dziury w całym. To też od razu się przyznaję szczerze i bez bicia, że mogę nie mieć tutaj racji, ale chodzi mi o to, że generalnie jest też taki motyw, to akurat będzie tutaj taka drobna złośliwość. Card w swoich książkach, słusznie zresztą, opisuje różne religie, w ogóle cały ten system tych kolonii, tych planet, prawda, które zapewne pamiętacie, że się ludzkość rozszerzyła na galaktykę i tak dalej, to są mniej więcej, jest bardzo duży wpływ religii właśnie na te kolonie. Są na przykład kolonie szintoistyczne, hinduistyczne i tak dalej, i tak dalej. I widać, przynajmniej mnie to przeszkadza, że w dalekiej przyszłości religia ogólnie ma tak ogromny wpływ na wszystko. Ale to nie jest, nie powiedziałbym, że religia, tylko bardziej filozofia. Filozofia, ale wiesz, właśnie tutaj chodzi o to, że Card traktuje filozofię i religię na równi. I to jest właśnie, tu widzę ten wpływ mormoński w tym, co on pisze. I właśnie to mi się nie podoba. Dobra, ale do tego przejdziemy później. Ja jeszcze powiem od siebie, że ja próbowałem też czytać tą sagę o Alwinie Stwórcy i bardzo mi to nie podeszło. Przeczytałem chyba 2 tomy, góra, może 3, a tego jest dużo więcej. Bardzo a mi się to nie podobało. Nie pasowało? Właśnie, wiesz co, nie pamiętam. Wiem, że no właśnie. Jakoś ciężko się stało. Tak jak ta saga Endera, to... Bardzo lubię te książki. Mówca Marek to jest w ogóle moja ulubiona książka z całej sagi, ale wszystkie części bardzo lubię. Może najmniej tą ostatnią. A oprócz tego jeszcze, to bardzo lubię też inne książki, na przykład Planety Spisek, o której już tutaj chyba Arek wspomniał. Mistrz Pieśni też mi się podobał. Lovelock, co jeszcze czytałem. Zadomowienie chyba też. Gwizdawce jeszcze chyba były. Tak, Glizdawce też czytałem, ale z tych książek to moją ulubioną, bardziej ją lubię nawet niż sagę Endera, to jest właśnie Planeta Spisek i dosyć często do niej wracam, nawet w tym roku ją... Ja pamiętam, że miała koszmarną okładkę, straszną, w tym pierwszym wydaniu przynajmniej. Taki jakiś zielony pająk czy coś takiego, coś mi się kojarzy i taki jakby wojownik w stylu Conana.
Tak, taki Borys Valeo. Bez talentu. Tak, jest pająk wiszący nad Conanem. Dokładnie tak wyglądała ta. Tak. Jest kompletnie bez sensu i niezwiązana z treścią. Ja tu się może wtrącę ogólnie, bo ja w tej takim głównym nurcie tej dyskusji nie będę zabierał głosu, ponieważ nie udało mi się przeczytać sagi Endera. Natomiast ja się zetknąłem właśnie z jednym z opowiadań osadzonych w świecie właśnie Alvina Stwórcy i było to prawdopodobnie w któryś krokach nieznane, tak? W tej antologii takich najlepszych opowiadań science fiction, której żałuję, że już nie ma, że już nie wychodzi. Natomiast no, nie urzekła mnie ta książka, ta nowelka. Ja już nie potrafię się tutaj odnieść konkretnie do jakich aspektów, jakie aspekty tej nowelki mnie w ogóle nie wzruszyły. Natomiast uważam, że wydał mi się wtedy takim dość mało powabnym stylistycznie, tak? Orson Scott Card. Nic mnie nie urzekło w tym, ani w świecie, chociaż skądinąd był pomysłowo zaplanowany, tak? Jakkolwiek, no nie było dla mnie w tym nic oryginalnego i tu też może to jest to, o czym troszeczkę wspomniał Piotr, że przyciągnąłem właśnie, znaczy dotarłem do twórczości Carda w okresie, kiedy miałem już za sobą sporo literatury innej z gatunku science fiction i fantasy. Może to było takim czynnikiem. No natomiast nic mnie nie urzekło, mimo tego, że warto tutaj dodać, że przekłada na język polski znakomity skądinąd tłumacz Piotr Wucholewa, który stoi również za przekładami oczywiście Terego Pratchetta, który i robi to po mistrzowsku, tak? Także tutaj całość tego mojej niechęci do stylu, do sposobu prowadzenia narracji fabularnej też ze strony Scotta Carda składam na samego pisarza niż na tłumacza, tak? Ale to jest ciekawe i znamienne, że osoby, bo ja sporo się spotkałem osób, którym się Alvin Stwórca, cały ten cykl nie za bardzo podobał, ale też nie bardzo. Ja tak samo, też nie potrafię, tak jak te osoby, za bardzo powiedzieć, co dokładnie w tej książce mi się nie podobało, bo no generalnie wszystko tam powinno, jest okej, jest ciekawe. Wiesz co, ja już czytałem strasznie dawno temu. Mamy ten początek XIX wieku. Ja nie potrafię uzasadnić. Te talenty magiczne, ten folklor takiej Ameryki, starej Ameryki i tam wszystko... Ja wam powiem jeszcze więcej. Ja czytałem Alvina Stwórcę pierwszy tom na pewno i ja nie pamiętam ani jednego wersu z tego, ani nic. Po prostu czarna dziura. Wiem, że czytałem, bo zapisuję takie rzeczy, ale nie pamiętam z tej książki absolutnie ani słowa. No właśnie też tak jak się spotkałem, że to jest tak jakby książka, która jest wspominana tylko dlatego, że Card napisał Endera, prawda? I jakoś tak jakby taka pośrednia seria. No nie wiem, czy się... Pewnie są jacyś fani Alvina, prawda? Ale ja odnoszę takie wrażenie, że po prostu to jest książka tak o klasę niżej po prostu niż No to niż ja, Endery, ja zapytam no. Inaczej. Co waszym zdaniem, bo wiem, że jednak przebrnęliście, tak? Czy nawet wam się dobrze czytało te książki, ten cykl. Co waszym zdaniem jest takiego atrakcyjnego, czym moglibyście zachęcić współczesnego czytelnika do sięgnięcia właśnie po sagę Endera? Co jest takiego odróżniającego od innych cykli? Zanim jeszcze przejdziemy do sagi Endera, to ja jeszcze tylko dwa słowa powiem na temat tej Planety Spisek. Bo tak jak mówiłem, to jest moja chyba ulubiona książka tego autora, a ona trochę się wpisuje też w poprzednie nagranie, bo słuchałem poprzedniego nagrania, to było o tej serii Dzikie Karty. Mianowicie Planeta Spisek to jest książka o takiej planecie, gdzie zostali wysłani za karę ludzie, którzy spiskowali przeciwko oficjalnemu rządowi na Ziemi. Tam było kilkaset rodzin, chyba ze 100 rodzin albo więcej. I zostali zesłani na Ziemię bez żadnych technologii. I jedyna technologia na tej obcej planecie, jaką mieli, to były tak zwane ambasadory. To były takie maszyny, w które jeśli ktokolwiek wpadł na jakiś pomysł, to mógł tam coś dać. To były takie maszyny do teleportu. I one przenosiły ten pomysł albo tą rzecz, która została znaleziona na tej planecie, na Ziemię. I jeśli ta rzecz się okazała przydatna, to w zamian Ziemia wysyłała żelazo. Bo ta planeta Spisek, oprócz tego, że była jakby tak całkowicie przyjazna dla człowieka i bez problemu można było na niej żyć, to tam prawie w ogóle nie było metali i nie było w ogóle żelaza. I akcja dzieje się kilkaset lat później, już po tym wygnaniu. I te rodziny rozwinęły się w plemiona. Plemiona między sobą walczyły, a
każda z rodzin rozwinęła niesamowite zdolności. I głównym bohaterem jest Lanik Miller, który jest właśnie z rodziny Miller, z rodziny, których protoplasta był genetykiem. I jakimś sposobem udało im się wymyśleć metodę tak, zmodyfikować swoje geny, że oni potrafią regenerować praktycznie rzecz biorąc każdą część ciała. Tak można krótko i wstępnie powiedzieć o tym, o poplęcie spisek. To dobrze pamiętasz. No tak jak mówię, to jest jedna z moich ulubionych. Jeszcze w tym roku ją czytałem z pół roku temu może. Aha, trochę no taki, tak mi wygląda taki miszmasz trochę Alvina Stwórcy i Grendera. Ale w ogóle się to nie czyta jak. W ogóle się to nie czyta jak Alvina Stwórcę. Wiesz, nie miałem takich problemów z brnięciem przez książkę, jak w przypadku tej serii Alvin Stwórca. Dobra, ale to może wróćmy już do głównego tematu dzisiejszego nagrania, czyli do... Może jeszcze ja bym się wtrącił na chwilę. Jasne. Bo póki co was tylko słucham. Ale Sebastian jest taki ekspertem od tego nurtu science fiction young adult, bo ty śledzisz na bieżąco, tak jak już w zeszłym odcinku mieliśmy. No to się naraziłem. Przykład tego jak wiele pozycji współczesnych rekomendujesz i z tego jak opisywałeś, to no, naprawdę są zachęcające pozycje, także masz lepszy punkt odniesienia, tak? Tak, tylko ja bym jakby abstrahując od tego, co właśnie powiedziałeś, zauważyłem, że wspomnieliście kilka tytułów, między innymi Alvina Stwórcy, którego nawet mam te książki w domu, ale ich dotąd nie czytałem z tego powodu, że właśnie bardzo złe opinie na ten temat słyszałem. Niemniej jak poznałem grę Endera, to niedługo później pojawiły się nowe książki na rynku polskim, między innymi też. I z tego co rozumiem po tej rozmowie, tak w ogóle nie kojarzycie tych tytułów. Jeden z nich to jest cykl Tropiciel. Nie wiem, czy wam to coś mówi. Szczerze mówiąc, nie. No właśnie. No właśnie. W tej chwili to jest trylogia. Nie wiem, czy będzie więcej tomów, szczerze powiedziawszy. Ciężko mi powiedzieć, bo też kiedyś byłem przekonany, że Gra Endera to jest jedna książka i po prostu na tym koniec, a potem się dowiedziałem, że jest więcej części. Niemniej jest to historia... jakoś wykreowany świat, taki pseudośredniowieczny, ponieważ nie do końca jest to takie średniowiecze. Jest to historia chłopca, on się nazywał Rick, który odkrywa w sobie pewną umiejętność, że on potrafi widzieć ścieżki przeszłości ludzi, którzy przechodzili na przykład daną drogą, gdzie on w tej chwili jest, albo zwierząt. To mu na przykład pomagało, nie wiem, w łowieniu zwierzyny, tak? Widział ścieżkę jelenia i był w stanie określić, jak dawno temu to zwierzę się tutaj pojawiło i w ten sposób je wytropić. To samo z ludźmi. Czyli taki psi węch jakby. No, nie? Można tak to powiedzieć. I kurczę, z jednej strony chciałbym powiedzieć więcej, ale z drugiej strony to była jedna z książek, które walnęły we mnie takim twistem fabularnym, że jakby ktoś z was chciał sięgnąć po tę książkę, to naprawdę nie chciałbym tego zdradzać. Ale polecasz, tak? Ja osobiście tak, szczególnie właśnie ten pierwszy tom, bo jest jakby taki świat, który jest ograniczony pewnego rodzaju barierą, przez którą nie idzie przejść. Że są ludzie, którzy próbowali się przedostać, ale... Gotik. Albo no coś tak, dokładnie coś w tym rodzaju, tylko że tam akurat nie zabijało, ale doprowadzało do pewnego rodzaju szału. Że osoba jakby nie psychicznie została zniszczona i albo znikała i w ogóle nigdy jej nikt nie widział więcej. Ale tak, właśnie to jest bardzo słuszne skojarzenie z gotikiem. I tutaj celem tego chłopaka razem z jego przyjaciółmi, których poznaje w trakcie całej książki, jest przedostanie się przez tę barierę. Mm-hmm. No to jest tak jakby może, jedna rzecz. Nawet może tylko tak mówię, ja mogę naprawdę dużo więcej powiedzieć, tylko bym wam naprawdę zdradził bardzo fajne rzeczy. Wiesz co, mnie zachęciłeś, bo ja lubię Karda, jakoś ta, no to nie, jakaś ta trylogia mnie ominęła, a to co opowiadasz to brzmi ciekawie, więc jestem zainteresowany. Na przykład ta książka Spisek też to jest teoretycznie średniowiecze, ale dzieje się w przyszłości, bo te plemiona tam żyją jak w średniowieczu, nie mają żadnych nowoczesnych technologii. Mhm.
No właśnie to jest coś takiego, że z jednej strony masz wrażenie, że skąd ta bariera, a z drugiej strony jest takie totalne średniowiecze, tak? Jakieś drewniane łódki, pola uprawne, znaczy nie mówię, że dzisiaj nie ma, ale ogólnie jest taki klimat mocno średniowieczny. No tam w tym spisku masz średniowiecze z supermocami, więc to jest w ogóle jeszcze taki ciekawy miks, przynajmniej u mnie ta mieszanka bardzo zadziałała. Właśnie odnoszę wrażenie takiego podobieństwa, bo w sumie to widzenie tej ścieżki też jest pewnego rodzaju supermocą, tak? Jakby to nie nazwać. Tak, tak. No. A jeszcze jest druga trylogia. I to pewnie też nie wiecie, skoro nie kojarzycie Tropiciela. Nie, Magowie Miteru. Piotr się wykazuje umiejętnością googlowania. Nie, to akurat czytałem, ale tego co mówisz nie. Myślałem, że chodzi o sagę Powrotu do domu. Nie, Powrót do domu nie, to kojarzę. Tę sagę chyba też mam, ale też jakimś dziwnym trafem jej jeszcze nie przeczytałem do dzisiaj niestety. Magowie Miteru. Ale Magowie Miteru, tak. Pierwszy tom nosi tytuł Zaginione Wrota. I tutaj naprawdę będę strzelał z pamięci, bo ja to czytałem dobrych parę lat temu i pamiętam, że to była historia pewnego chłopaka, który razem ze swoją rodziną i wszystkimi ludźmi, którzy mieszkają w jego wiosce, wszystkich nazywa się wujków, kuzynów, tak by wszyscy byli jakąś rodziną i no coś takiego, tak. Batuszka. W Rosji się jeszcze dziadku mówi do niektórych i babciu. Babuszka. Tak i te gniazdo rodzinne, ono gdzieś było na obrzeżach Virginii, tylko że to też było z dala od miasta i powód tego był taki, że później się okazało, można to nazwać, że to są jakby pewnego rodzaju potomkowie nordyckich bogów. O. I po prostu oni jakby istnieją w naszym świecie, tylko oni są za pewnego rodzaju, nie wiem, barierą, portalem, przez który muszą przejść, żeby pojawić się w naszym świecie. I to jest jakiś ich sposób na ukrywanie się przed nami. Tylko że też jakby pojawiają się tutaj i z tego rodzi się na przykład wiele półbogów, bo nie wiem, bo tam powiedzmy są troszeczkę, lubią poznawać... Lubią sobie. Śmiertelników. Tak, dokładnie. Nie wiedziałem, jak to ująć. No, jak w mitologii, no. No, dokładnie. Lubią tak, sobie popykać. Czysto mitologiczne. Tak, i... To tutaj było ciekawe, to tam było właśnie historia tego chłopaka, ona się opierała na tym, że on, że każde z dzieci, które się rodziło, miało pewnego rodzaju moce. Tam, nie wiem, jedni chyba przyzywali trolle, jakieś leśne duszki, golemy, a ten główny bohater cały czas nie było wiadomo, jaki rodzaj magii w nim żyje. Jednocześnie fabuła też opowiada o tym, że 1000 lat przed wydarzeniami opisywanymi w książce żył Loki, i on był władcą wrót, czyli kłamca był władcą wrót, tak, w jakiś sposób. I on był osobą, która otwierała portale do innych części świata, do innych planet nawet, tam do tej jakby znanej Walhalli, tak, z mitologii. I przed śmiercią, czy jakby przed jego zniknięciem, pozamykał wszystkie portale, zostawiając bogów zostawionych sobie tak, i rozstrzelonych po świecie, także musieli się między sobą też komunikować drogą śmiertelników. I skutkiem tego, zawsze jak rodziło się dziecko, które potrafi otwierać te portale, to od razu zostało zabite przez innych. Z tego powodu, żeby jedna rodzina, która jest w jakimś miejscu na świecie, nie miała przewagi nad inną rodziną, która nie miała takiego maga wrót. I też nie chcieli jakby dopuścić, bo to jakby dawało im pewnego rodzaju przewagę przez to, że oni się mogli przemieszczać między miejscami praktycznie od razu. Co mu w Heimdallu nie pasowało? I... No widzisz, nie wiem, no ale... I tutaj ten główny bohater w tej książce się okazuje, że on właśnie ma ten moc jakby przenoszenia się i otwierania tych portali i tutaj jest to taka historia, gdzie on ucieka do świata śmiertelników, ukrywa się przed bogami, jego celem jest nauczyć się tej sztuki, bo on cały czas nie opanował, on dopiero się uczy, musi się dowiedzieć, jak się tego nauczyć, ponieważ nie ma nikogo, kto by go tego nauczył, tak? Czyli w jakiś sposób samouk, jakieś takie odkrywanie i też ucieczka przed innymi, żeby nie zginąć.
I powiem wam szczerze, że to czytałem też i pamiętam, że też się świetnie bawiłem, że naprawdę było fajnie opisane, tylko że to było bardzo młodzieżowa książka, bo tutaj akurat to jest prawda, że były takie dialogi bardzo młodzieżowe, które też czasami mogłyby być toporne dla niektórych ludzi. Ale koniec końców uważam to za jedną z fajniejszych książek, jakie czytałem. To trylogia to jest, seria. W Polsce weszły tak. trzy tomy. Tak, to jest też trylogia, tak. Też trylogia. I ja osobiście bym polecił, żeby przynajmniej spróbować, bo Anusz Widelec komuś przypadnie do gustu. Muszę sobie zapisać, żeby sobie sprawdzić ewentualnie. No ja też chyba sprawdzę. Tamto jak poprzednie mam papierze, na pewno, a... Mam w papierze obie trylogie, więc jak coś to pocztą wyślę. Nie wiem. Ja, wracając już może... Ja już nie mogę zapisać, bo już mi ten notes z listą książek już jest tak pełny, że na marginesie chyba muszę. Na pół życia. To już musisz chyba Excela użyć. Tak. No i to w sumie tyle z mojej strony. Dziękuję właśnie za wysłuchanie. Tak krążymy wokół głównego tematu i nie możemy do niego dojść, prawda? To może właśnie wracając do tego głównego tematu, zanim jeszcze będziemy mówić o naszych wrażeniach z książek, to słuchajcie, może krótki przewodnik, jak to w ogóle czytać, bo ta wszystko to składa się w zasadzie z czterech serii książek, z czego najobszerniejsza jest właśnie ta saga Endera, ale jest też saga Cienia. Jest też pierwsza wojna z Formidami i pisana obecnie druga wojna z Formidami. A w samej sadze Endera to jeszcze autor napisał też książki, które się dzieją pomiędzy. Tak, czyli Ender na wygnaniu na przykład między... Tak. Ja to przeczytałem w sumie po Dzieciach Umysłu. A okazało się potem, że był to błąd, bo powinienem przeczytać najpierw jeszcze zupełnie inną sagę. Czyli więc... ja tak, wiesz, to dokładnie tak samo, bo ja przeczytałem, tak jak mówię, Grendera pierwszy tom, nie musiałem czytać, bo go dobrze pamiętam, ale właśnie do tego nagrania czytałem właśnie Mówcę Umarłych, Ksenocyda, Dzieci Umysłu i potem przeczytałem Ender na wygnaniu. I tak właśnie, i potem przeszedłem do tej sagi Cienia, co, no właśnie tak nie wiem, czy też za dobrze nie zrobiłem, czy źle nie zrobiłem. Tak, znaczy się, tak nie, tego... no, nie powinieneś tego tak czytać z tego względu, no że właśnie. Co prawda akcja Endera na wygnaniu dzieje się pomiędzy grą Endera a Mówcą Umarłych, ale jest tam masa nawiązań i wspomnień. Do Sagi Cienia. I to takich właśnie, nawiązań to na zasadzie, że autor zakłada, że Saga Cienia już jest przeczytana. Dokładnie i tak, że tak. Czytelnik zna te wszystkie postacie i rzeczy, które tam się wydarzyły. Więc po pierwsze psuje trochę przyjemność czytania potem Sagi Cienia. No a po drugie często się też nie wie w ogóle o czym mowa, bo te tematy trochę nie tak, są rozwijane, tak, ale są wspominane. Więc powinno się przeczytać Grendera, potem Sagę Cienia, tak by to z tego wynikało, chociaż Saga Cienia nie jest jeszcze ukończona, a potem Ender na wygnaniu, no i resztę sagi Endera. No chyba tak, ale no, w moim przypadku jest już za późno, trudno. I teraz ja na przykład w tym momencie, tak jak mówię, jestem po wszystkich, po całej sadze Endera i czytam Cień Hegemona. I no tak, tutaj masz rację, że powinno się czytać inaczej, ale mimo wszystko jakoś nie jest tak źle, tak więc nawet jeżeli ktoś popełni taki błąd jak ja, to i tak może spokojnie czytać dalej. Ale wiesz co, dobrze w mówię, tym wszystkim miesza jeszcze, że są te dwie trylogie, pierwsza i druga wojna z Formidami, które są praktycznie rzecz biorąc, przynajmniej ta pierwsza z tego co czytam, to jest prequel, sagi Endera i sagi Cienia, więc też nie wiadomo jak to czytać, czy to tego czytać nie wcześniej. Szczerze mówiąc. Ja tego też nie czytałem. Dobra, a to nie czytałem. Chcecie się jeszcze coś powiedzieć na temat kolejności czytania? Jeśli chodzi o tego Endera na wygnaniu, to jakby można to zrozumieć, dlatego że on tak naprawdę powstał kilkadziesiąt lat po napisaniu całej reszty książek, tak? 20 chyba było, lat minęło? Ender na wygnaniu? W 2008 chyba. W 2008. Tak, a reszta książek Endera powstawała gdzieś w latach 80. Tak, dokładnie w latach 84, 85 bodajże.
Co zresztą dokładnie widać po tym, jak wygląda świat przyszłości, czyli politycznie na przykład. O tym też za chwilę pewnie powiemy. No tak, to prawda. A on też, znaczy problem jest taki, że to na dobrą sprawę było napisane w posłowiu, gdzie Orson Scott Card wspomniał, że tak jakby on wie, że on to napisał później i jakby jest to założenie, że ludzie już mają przeczytane całą resztę książek i historię Sagi Cieni i historię Endera i to jest jego uzupełnienie albo dopełnienie tego, co się działo z Enderem. A jeszcze jedna no i mało kwestia. Tego, nie wszystko tam się zgadza. Bo... Tak, tak, właśnie do tego chciałem nawiązać, bo też nie pamiętam, w którym tomie, jeśli dobrze pamiętam, w przedmowie do Sagi Cienia, tylko nie pamiętam, którego tomu, jeśli dobrze pamiętam, Card się tłumaczy z tego, że na forum dyskusyjnym poświęconym jego twórczości, tam oczywiście fani wytknęli niektóre prawda, błędy i wypaczenia. On się tłumaczył z tego, że nie wszystko może pamiętać, to jest pierwsza rzecz. A druga jest też taka ważna, też dla naszych słuchaczy powinno być ważne, że on bodajże w którymś wydaniu gry Endera, on zmienił zakończenie troszeczkę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, żeby bardziej pasowała do całości, czyli do całej Sagi Cienia i Sagi Endera. Nie pamiętam, w którym on tomie to napisał, w przedmowę taką, ale musiałbym sprawdzić. Nie, to też było w tym posłowiu na wygnaniu Endera. W posłowiu, no chyba tak. Tak, tak, tak. Pamiętam, tak, że to było, tylko nie pamiętałem, gdzie to przeczytałem. W każdym razie też warto podkreślić, że on kosmetycznie pewne rzeczy zmienił w końcówce samej gry Endera, ale jak sam napisał też, że generalnie nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jeżeli się tego nie przeczytało. No, ale on dla świętego spokoju i tego, że ludzie jednak troszkę wytykali te nieścisłości, postanowił pewne rzeczy troszkę zmienić, żeby to wszystko do siebie, ta układanka pasowała, prawda? Co i tak się do końca nie udało, bo te, tak jak mówiliśmy parę minut temu, czytanie tych książek tak po kolei, to trzeba troszkę takie układać sobie puzzle, prawda? Najlepiej patrzeć właśnie na datę wydania, na rok wydania książki, to wtedy człowiek ma jakiś taki klucz do czytania całych tych książeczek. Znaczy i tak i nie, bo Ender na wygnaniu jest wydany w 2008 roku, a to lokuje go pomiędzy, w zasadzie w trakcie Sagi Cienia, bo tam przedostatni tom wydany już, Cień Olbrzyma jest z 2005 roku, a ostatni wydany jest w 2012 roku, a ja w przygotowaniu jest jeszcze jeden. To się pogubić można, prawdę mówiąc. Dokładnie tak. No tak to jest, jak niestety pisarz zaczyna pisać jakieś powieści, ja tego nie cierpię, szczerze powiedziawszy. Już średnio znoszę, jak ktoś się bierze za prequele. Nie lubię tego, tym bardziej, że to czasami ciężko jest potem pogodzić. Najbardziej lubię, jeśli seria jest ciekawa i dobrze się jest czyta. Jest dobra zamknięta cała seria, prawda? Tak, no ewentualnie jest... pisać jakieś kontynuacje, bo to wtedy wiesz, tak. Nie chcesz, nie czytasz, a jeśli cię seria interesuje i tak, powiedzmy znaczy, jesteś prequel, zainteresowany. Prequel, ja uważam, że jeżeli już to, tak jak mówisz, po wydaniu całej na przykład sagi jakiejś, jeżeli autor ma ochotę, to niech sobie pisze, ale niech zamknie tą w jakieś ramy, tą główną opowieść, żeby nie robić sobie kłopotu nawet. No bo tak. Tu ewidentnie widać, tą Card się do tego przyznaje bez bicia, że on się sam trochę pogubił w tym wszystkim, prawda? No tak więc. No dobra. Słuchajcie, gadamy już chyba się zacząć, tak? Prawie 40 minut. A dla osób, które nie czytały w ogóle tej sagi Endera, to nawet nie wiedzą, o czym ta seria jest. To może powiecie, o czym ona jest. Od czego? Znaczy, no to od razu ustalmy jedną rzecz, że pierwszy tom, czyli gra Endera, różni się znacząco od całej reszty. Tak jak już powiedzieliśmy parę minut temu, gra Endera jest książką, no, science fiction przygodową, gdzieś czytałem, że sam autor tak to określa, I taką książką młodzieżową, prawda? Młodzieżowe science fiction, co też, co powiedzieliśmy wcześniej, jeszcze ten gatunek nie był tak rozwinięty wtedy, kiedy ta książka powstawała. Natomiast kolejne tomy, czyli Mówca Umarłych, Ksenocyd, Dzieci Umysłu, są już diametralnie różne. To znaczy, mamy oczywiście to samo uniwersum, prawda? Tylko jest przesunięte w czasie, bo już 3000 lat później, ale chodzi o samą konstrukcję książki, bo nie jest to już opowieść o małym chłopcu, który walczy z potworami z kosmosu. Jest to książka bardziej, powiedziałbym, nawet filozoficzna. To znaczy ona porusza pewne
aspekty społeczno-polityczne, które w grze Endera w ogóle nie były poruszane, albo były tylko lekko zarysowane, bo nie pasowały do całości. Natomiast w kolejnych tomach na tym jest główny rdzeń tej książki, to jest właśnie to, co powiedziałem. Tak, bo gra Endera to jest po prostu seria, książka o dosyć nietypowym ujęciu inwazji obcej rasy na Ziemię, czy tam na tereny kontrolowane przez ludzi. I gra Endera zaczyna się w momencie, kiedy ludzie cudem wręcz wygrali... Tak, inwazję, tak, odparli. Tak, i to postanowili przygotować, ponieważ nie wiadomo było, co będzie dalej, czy będą jeszcze kolejne inwazje, a przypuszczano, że tak, bo z przeciwnikiem w ogóle nie dało się w żaden sposób porozumieć. Po prostu pojawił się i zaatakował bez żadnych prób porozumienia. Dlatego ludzie postanowili przygotować flotę i jak najlepszego, czy tam jak najlepszych ludzi, tak, najlepszych dowódców, tak, którzy mogliby tą flotą dowodzić. I w tym oczywiście samego szefa szefów, czyli kogoś, kto by koordynował całość. Geniusza strategii. Dokładnie tak. I tym geniuszem strategii miał być właśnie Ender Wiggin, czyli główny bohater. Tak, natomiast tak. Kolejne tomy to są, już się dzieją dużo później. Czy to jest już taka opowieść, już nawet sam tytuł sugeruje, prawda? Mówca Maru, to już bardziej takie uduchowione relacja między poczuciem winy naszego głównego bohatera, czyli też nadal Endera Wiggina, Andrew Wiggina, który jest odpowiedzialny właśnie za ten ksenotyp, czyli wybicie całej tej rasy obcych, i generalnie całe te książki kolejne to jest szarpanie się z jego wewnętrznymi konfliktami tak naprawdę. Na tle, tak, na tle, bo akcja Mówca Umarłych dzieje się, z tego co ja pamiętam, 3000 lat po grze Endera. Główny bohater, czyli ten Ender Wiggin, ma już tam około 30 chyba, tak? 30 czy 35 lat. Tak. Też koło tego. Tak. Bo tam to jest, chodzi o te podróże relatywistyczne i tak dalej, że on generalnie on przeżył tych 20 czy tam lat, dla niego to upłynęło 20, a w realnym świecie te 3000, prawda? I on tam przebywał na różnych światach, bo generalnie osią fabuły kolejnych części, kolejnej części, czyli Mówcy Umarłych, jest to, że Ender po prostu próbuje odkupić swoje winy za to zabójstwo całej rasy, prawda, tych stworzeń, tym, że szuka po prostu miejsca w galaktyce na kopiec, na nowe miejsce zasiedlenia dla królowej roju, prawda? Co nie jest takie łatwe, ponieważ no w tym czasie ludzkość już rozszerzyła swoje wpływy na ponad 100 planet, prawda? Plus kolonie, to nawet jest opisane ładnie od razu w Mówcy Umarłych. No i po prostu cała ta historia to jest tułaczką Endera, która kończy się na planecie Lusitania, prawda? Gdzie zostaje odkryty drugi inteligentny gatunek. W zasadzie to trzeci. Trzeci. Licząc razem z ludźmi i z robalami. To tam zostaje odkryty trzeci inteligentny gatunek, tylko że o dużo niższym stopniu rozwoju niż ludzie i te wcześniej wspomniane robale. I tym się właśnie zaczyna drugi tom, czyli Mówca Umarłych. Natomiast Ksenotyd i Dzieci Umysłu to już są dużo mniej odsunięte w czasie. Tam mija, o ile pamiętam, chyba 20 lat pomiędzy Mówcą Umarłym a Ksenocytem. Główny bohater jest w okolicach 50, a pomiędzy Ksenocytem a Dziećmi Umysłu to w zasadzie jest to pisane, jest to jako czasowo bezpośrednia kontynuacja. Tak. Tu już nasz bohater, już można tak trochę zdradzić rąbka tajemnicy, że zakłada rodzinę, cokolwiek dysfunkcyjną, ale jednak, prawda, i już postanowił osiąść na tej planecie, tej Lusitanii, gdzie odkryto ten gatunek tak zwanych prosiaczków, pekinios, czy jak to się nazywa, bo to jest kolonia portugalska. Bo tak jak mówiłem na początku, ten wszechświat jest zasiedlony przez różne, można powiedzieć, kraje z naszego, przełożenie naszego politycznego spektrum
jest przełożony na te kolonie i zasiedlanie galaktyki, czyli mamy na przykład tą planetę, na której mamy w obydwu tomach, czyli Ksenocydzie, Dzieciach Umysłu i tak dalej, to jest generalnie zasiedlona przez potomków Portugalczyków czy Brazylijczyków, nie pamiętam dokładnie, chyba Brazylijczyków, bo Scott Card, to taka ciekawostka, 2 lata mieszkał w Brazylii, tam się nauczył płynnie mówić po portugalsku. I to jest taka enklawa zamknięta trochę, ponieważ muszą dbać o to, żeby ludzkość się za bardzo nie stykała z tym innym gatunkiem, czyli tak zwanymi prosiaczkami, czy pekinios, jak to, pekinios, czy nie wiem, jak to się wymawia po portugalsku, nie znam tego języka. Albo perekinios. Tak, tak, aha, no właśnie. I generalnie jest to też ciekawa kwestia, o której też już mówiłem na początku, czyli ten wpływ religii Orsona Scott-Carta na wpływ na jego pisarstwo. Ta kolonia na Lusitanii, ta ludzka kolonia, która jest niewielka, jest kolonią bardzo, bardzo religijną. To są katolicy. Tam jest jedną z głównych postaci rządzących, to oprócz zarządcy kolonii, nie pamiętam dokładnie, jest biskup, prawda, który sprawuje rząd dusz na tą całą kolonią. I to jest też ważna oś fabularna tej książki i kolejnych tomów. To też jest warte podkreślenia. Z tym, że główny bohater nie jest zbyt religijny. No właśnie nie. Właśnie Ender jest... On jest ateistą, szczerze mówiąc. Tak. On dopiero w kolejnych tomach przechodzi może nie jakieś religijne oświecenie, bo on nadal jest dosyć sceptyczny, tylko na jego właśnie charakterystykę i jego całe działanie wpływa to, właśnie wpływa ten ksenotyp, czyli to zabójstwo tej całej rasy. I to jest jego główny motyw postępowania, a religia jest, on generalnie nie jest osobą religijną, no i do końca taką pozostaje, prawda? Tak, bo Scott Card bardzo akcentuje jakby ciężar tej decyzji, którą Ender teoretycznie wykonał, bo tak naprawdę jej nie podjął. Został, jak już wspominaliśmy wcześniej, wmanewrowany. Dokładnie, wyszkolony jako małe dziecko i w sumie jako jeszcze nawet nie nastolatek dowodził już tymi flotami walczącymi. Tak, dla niego to była gra po prostu. Z inwazją. Tak, nawet nie wiedział, że to wszystko dzieje się naprawdę. Jednak to, że był odpowiedzialny za wymazanie z powierzchni wszechświata całego inteligentnego gatunku, z którym, jak się potem okazało, dało się porozumieć, tylko początkowo to nie było możliwe, to odcisnęło nad nim takie bardzo silne piętno. Do tego stopnia, że tak jak już ty wspomniałeś wcześniej, jak znalazł jednego ocalałego, czy tam jedną ocalałą osobę z tego królową raju, tak, gatunku, to postanowił znaleźć jej dom. I pamiętam, że ten moment to wywołał gorącą dyskusję u nas na grupie. Niektórzy uważali, że to była zła decyzja, że powinien ten gatunek zniszczyć całkiem. Mhm. Chcecie jakoś ten temat rozwinąć, coś więcej na ten temat powiedzieć? Ja bym w ogóle chciał zacząć od jednej rzeczy, bo zauważyłem... Znaczy, no wtedy by nie było drugich kolejnych tomów, prawda? No nie, byłyby, bo wiesz, spotkali kolejny inteligentny gatunek i też był problem, co z nim zrobić. Ale takiego ciężaru gatunkowego i presji by nie było, gdyby Ender nie miał tego swojego zadania reaktywacji tej rasy przecież. Jedno pytanie z mojej strony, bo zauważyłem, że dosyć spoilerowo tutaj rozmawiamy i moje pytanie do pewnego stopnia, czy... Wiesz co, Piotr już zaczął, problem, Piotr już zaczął i zaspoilerował pierwszy tom, więc właśnie... stwierdziłem, że nie ma co się ograniczać. Po prostu Rafał potem będzie musiał to w opisie zaznaczyć. Że tak. Będzie spoilerowo, dobra. Więc na temat tej dyskusji w ogóle, która się u nas jakby wywołała i też to, co przed chwilą zostało powiedziane tutaj. Takżeście powiedzieli, że Ender, on tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy z tego, że grając w grę wyniszcza jedną pewną inteligentną rasę, która istnieje poza nami we wszechświecie, i gdy się o tym dowiedział na samym końcu, to był tam pewnego rodzaju zdruzgotany. I to, że znalazł to jajo i w jakiś sposób udało mu się porozumieć z tą królową,
to właśnie wpłynęło na to, że on zrozumiał to inaczej, bo troszeczkę mi słów brakuje. Ludzkość, to też było wspomniane swoją drogą, ludzkość nie umiała się porozumieć z robalami i po prostu zostali uznani jako wrogowie, którzy zaatakowali nas dwa razy, więc boimy się trzeciej inwazji, gdzie już na pewno nie damy rady, bo jesteśmy tak osłabieni, dlatego tutaj staramy się stworzyć tę flotę i jakiegoś generała, który będzie nie tuzinkowo myślał. Przede wszystkim brakowało im ludzi, którzy mogliby dowodzić tą flotą. Jakichś geniuszy taktycznych. Tak. Dlatego postanowili ich przeszkolić od zera. Tak. I nikt tak naprawdę nie zastanawiał się nad tym, czy jakby udało się porozumieć z tymi robalami, czy mogliby się jakoś dogadać, czy mogłoby dojść do jakiegoś porozumienia, a nie do rozlewu krwi. I to, że Ender znalazł to jajo i zaczął rozumieć Królowe Roju, przez to on napisał też tę książkę o Królowie Kopca. Tak, którą... no właśnie, zatytułowaną Królowa Kopca, tak. Tak, Królowa Kopca i on się tam podpisał jako mówca umarłych, co też jest tytułem właśnie tak, drugiego. Tak, to też jest, no właśnie, to jest też drugi ważny wątek przewodni tych książek, czyli mówcy umarłych i kolejnych tomów, też jest bardzo ważny. To jest ten aspekt taki duchowo-religijny aspekt, który... Znaczy, ja nie wiem, czy nie bardziej filozoficzny, bo, filozoficzny, bo Ender nigdy nie planował tego jako stworzenia jakiejś religii. No, on nie, po nie, prostu ale on właśnie też po tej Królowej Kopca latał od planety do planety, właśnie uciekając przed czasem i starając się jak najbardziej oddalić w czasie ten moment, kiedy była ta inwazja, szukając w międzyczasie właśnie jakiejś dobrej planety na to, gdzie robale mogłyby wrócić do życia. I latając z planety do planety, to tam mówił o życiu ludzi, którzy w jakiś sposób się wyróżnili, a potem nawet już był zapraszany do tego, żeby mówić o życiu tych ludzi. I od tego się zaczęło stworzenie coś w rodzaju takiego, no nie wiem, ruchu filozoficznego. Trochę może... Trochę to jest może... taka religia trochę, ale bez aspektu tego duchowego. Tak, to prawda. I wyobraźcie sobie, że ta książka by nie powstała i ludzie nie poczytaliby o robalach, o Królowej Kopca, nie poznaliby tych historii, to nawet po tych 3000 lat oni by byli przekonani, że oni po prostu chcieli nas zabić i dobrze, że udało nam się ich zniszczyć. Mhm. Więc to jest w ogóle ten cały początek tego, że po tych 3000 lat ludzie rozumieli robale i po odkryciu prosiaczków, czyli innej inteligentnej rasy poza ludźmi, tym razem postanowili nie popełnić tego samego błędu. Znaczy wiesz co, bo tak, na początku to tak jak mówiłeś, to było jakby walka o przetrwanie. Tak, jest dokładnie. Obca rasa, najeżdża nas, nie da się z nią w ogóle porozumieć, więc w związku więc z tym walczymy. Trzeba ją zniszczyć. Zniszczyliśmy ją, najpierw była radość, że ludzkość wygrała i przetrwa, a potem po tych tysiącach lat to zmieniło się trochę podejście do tego i tak, ten... Na perspektywa dzięki temu, co napisał Ender. Tak, tylko dzięki i ludzie wzruszyli się nad losem wyniszczonej rasy, o której myśleli, że została wyniszczona do ostatniego. I w związku z tym też sam zresztą Ender Wiggin był uważany za wręcz przestępcę, za kogoś bardzo złego. Tak, sam, ale już sam po tych... tego doprowadził swoją książkę, tak. To też, trochę tak. To też był bardzo dlatego ważny. Też ludzie postanowili, żeby dołożyć starań i nie zrobić czegoś takiego z tą nową rasą, czyli z tymi prosiaczkami. Do tego stopnia nawet, że tam same spotkania z tymi prosiaczkami były obłożone restrykcjami. Tak, restrykcyjne były. Tak jak tak. Powiedziałem, że ta enklawa, ta Lusitania, ta planeta, ta kolonia ludzka była odseparowana od dżungli, tak, bo te prosiaczki mieszkały w dżungli, natomiast kolonia ludzka była niewielka i była zamknięta. I odgrodzona była takim odgrodzona specjalnym płotem, przez tak, który tak, płotem, nie, tak. nie można było przejść. Ani ludzie dokładnie. Nie mogli przez niego przechodzić, ani prosiaczki.
oprócz badaczy, niewielkiej grupy, raczej jednego badacza, prawda, który mógł studiować do pewnego stopnia. Tak, on tam chyba raz dziennie mógł bywać, a potem nawet to też ograniczono. Raz na tydzień, czy tak, raz na tak, dwa tygodnie, chyba przez godzinę. Tak, tak. Jakoś tak to było. Tak, i miał też zakaz udzielania jakichkolwiek informacji na temat... Tak, żeby nie skazić tak. kultury. Żeby w jakiś sposób w ogóle nie wpłynąć. Mógł jedynie badać. Mhm. I to też w bardzo ograniczony sposób, no bo wiadomo, że samo zadawanie pytań już też czasami udziela odpowiedzi. Tak, tak. To się potem niestety stało, prawda, bo to już tak już wiadomo, do czego to zmierza, więc to nie będzie wielki spoiler, że to się jednak nie udało, prawda. Potem mamy implikacje tych zachowań, działań. To też jest ciekawe, też taki kolejny aspekt tej książki, że właśnie ta interakcja między dwiema kulturami, która w przypadku naszym, czyli zawsze kultura dominująca, prawda, czyli w naszym przypadku ludzka, musi zniszczyć, pokonać tą słabszą. To mamy z historii przykłady, kiedy biali ludzie spotykają, prawda, w Ameryce Południowej Indian i tak dalej, więc nie chcieli do tego doprowadzić, co nie do końca się udało, prawda, w pewnym momencie. No, nie chcieli do tego doprowadzić, dopóki wiadomo było, że prosiaczki są niegroźne. No właśnie. I ludziom nie zagrażają, co potem się zmieniło. Chcemy o tym opowiadać? No właśnie się nad tym zastanawiam, bo też troszeczkę... Wydaje mi się, że moglibyśmy zostawić parę niedomówień, dlatego że czy nasz podcast ma być zachęcający kogoś do przeczytania trylogii, czy tylko wywoływać dyskusję, więc nad tym się trzeba też by zastanowić. No właśnie, tu jest też problem taki, że musimy stwierdzić, czy bo rozmawiamy generalnie o książkach, które już są od lat funkcjonują, prawda, na rynku, nie są to jakieś nowości i tutaj... No zresztą na problem, Grandera została też sfilmowana. No o ile spoilować Grandera jest łatwo, no bo to jest już taka książka i film już... którą już każdy praktycznie zna, kto interesuje się fantastyką, dokładnie. To pozostałe tomy niekoniecznie już, no więc ja bym tutaj zostawił trochę... Choć to bardzo kusi, bo to są ciekawe rzeczy do dyskusji, szczerze mówiąc, i to jest problem właśnie. No dobra, a powiedzcie mi jeszcze w takim razie, a propos jeszcze tego pierwszego tomu, bo najbardziej gorąca dyskusja była w tym punkcie, czy Ender powinien był pozwolić żyć tej Królowej Kopca, czyli ostatniemu przedstawicielowi gatunku robali, który przetrwał, czy też powinien był ją zniszczyć? Ja uważam, jest taki moment, w którym Ender rozumie Królową Kopca, więc w tym momencie nie może już jej zniszczyć. I tu jest podstawowe pytanie. Kiedy już umie się z nią porozumieć, nie może jej zniszczyć, bo umie się z nią dogadać. I gdyby nie umiał się z nią porozumieć, powinien ją zgnieść, jak resztę robali. No, no tak, ale to, że umie się z nią porozumieć, to nie znaczy, że ona nie przedstawia żadnego zagrożenia dla ludzi. Bo ktoś tam wysuwał argumenty, już nie pamiętam kto, że przecież ona mogła kłamać tylko po to, żeby znowu móc na jakiejś planecie urosnąć w siłę i potem zniszczyć ludzi. Więc jakby te jej zapewnienia o pragnieniu pokojowej egzystencji, po tym jak już się okazało, że z ludźmi da się porozumieć i w drugą stronę tak samo, mogły być tylko, służyć tylko zmyleniu i właśnie tej chęci przetrwania. Bo ja byłem zdania, że Ender zrobił dobrze. Dokonał tego ksenocydu zniszczenia gatunku, ale potem jak się okazało, że jednak ktoś przetrwał, to uważałem, że dobrze, że pozwolił tej królowej przeżyć. Znaczy widzisz, jest taki, tylko dwa słowa, zauważ jedną rzecz, że ten taki ładunek emocjonalny związany z robalami w pierwszym tomie nie występuje, dopiero w późniejszych jakoś te emocje, te wydarzenia, zaczynamy rozumieć tą rasę, bo w grze Endera to mamy tylko, on generalnie spotyka się z tą rasą za pomocą tej takiej wirtualnej gry, prawda? Podczas tego szkolenia bojowego i gdyby tak odrzucić to, co wiemy o w kolejnych tomach, o tej rasie, robali i tak dalej, formidy, to się tak nazywają, tak zostali określeni, później nie robale, to gdyby tylko brać pod uwagę grę Endera, to tak naprawdę okej, niech on ją zniszczy, bo my o tej rasie nie wiemy wiele z pierwszego tomu, prawda?
Nawet nie wiemy, że ona, czy ona jest ostatnia tak naprawdę. No właśnie, właśnie. No, tam w pewien sposób jakoś to było tłumaczone, że te królowe, one wszystkie się na jednej planecie zebrały, nie? Ale to chyba też było... Ale to w kolejnych tomach. Tego nie wiedzieliśmy z samych rendera, jeśli dobrze pamiętam. To nie było już w pierwszym tomie? Nie, w pierwszym tomie było powiedziane, że ziemska flota dotarła na planetę macierzystą Formidów. Ale było dokładnie gdzieś powiedziane, że na innych koloniach... I użyli takiej broni, która niszczy całe planety. Niszczyła całą planetę, tak. Ale tak. Nie pamiętam, żeby... Ale... Tam było, tam było powiedziane, że Ender się tego domyślił, że wszystko postawili na jednej karcie, ale to było związane z tym, że oni chcieli po prostu skupić swoją uwagę na tej planecie macierzystej, żeby też uratować w pewien sposób to jajo, które zostawili. Żeby tego jaja nie znaleziono tak za szybko, jakby to powiedzieć. Bo generalnie te motywy takie właśnie prawie, że samobójstwa to były poruszane w kolejnych tomach, prawda? Bo Ender też właśnie zastanawiał się nad tym trochę, bo ten motyw był bodajże w Ksenocydzie, jeśli dobrze pamiętam. Tak więc, ale czy akcent był mocno położony na tą kwestię w grze, w samej grze Endera? To chyba nie. Owszem, chyba było wspomniane tak jak mówicie, ale nie na tyle, żeby człowiek się zastanawiał co do waszego pierwotnego pytania, czyli czy dobrze zrobił, czy źle zrobił, prawda? No ja twierdzę, że nie znaliśmy tak dobrze tych robali Formidów, prawda? Na tyle, żeby czuć do nich jakąś sympatię i po pierwszym tomie, bo te motywy... No w pierwszym tomie w ogóle nie było mowy o jakimś porozumieniu. No właśnie. Bo ani Formidzi nie szukali porozumienia, to już była tylko walka. No ale z drugiej strony, jakim zagrożeniem jest jeden Formid, powiedzcie? Ale to już wiedzieliśmy też, że to jest formuła, że to jest królowa kopca, że szybko się mnożą i tak dalej, i tak dalej. To akurat... Że miliony jajeczek ale już czekają. Ale cywilizacji to nie jest tak... Ale nie, ale to też było, bo wiedzieliśmy też już, kto nawet z Grendera, że oni mają pamięć genetyczną, to znaczy, że każda królowa przechowuje wiedzę poprzednich pokoleń, coś takiego. Tak więc to akurat możemy trochę naciągać, bo już rozmawiamy tak z perspektywy tego, co wiemy z innych tomów, prawda? Tak. A słuchajcie, w takim razie może tak trochę ogólnikowo, ale które tomy wam się najbardziej podobają, a które mniej? Jeśli mam być szczery, to mimo, że byłem zdziwiony, że tak to się zmieniło po Grendera, to chyba najbardziej mi się podobał Mówca Umarłych. Mnie tak samo. Grendera bardzo lubiłem, ale właśnie Mówca Umarłych i to pierwsze spotkanie z tą trzecią inteligentną rasą. W ogóle główny bohater już jako dorosły człowiek. Tak. Bardzo tak. Mi się to znaczy, podobało. Tak, chodzi o to, że ta książka widać, że jest już sam już mówię o samym autorze, że jest po prostu lepszy warsztatowo nawet. Bo dużo lepszy. Widać... O tym jeszcze... No widać olbrzymią różnicę pomiędzy jednak grą Endera a Mówcą Umarłych. Poza tym ta książka też jest o wiele bogatsza, bo tak jak wspominałeś tam wcześniej, tam główny bohater wkracza w tą zamkniętą kolonię i świetne są pokazane te psychologiczne zależności pomiędzy członkami tej kolonii, jego reakcje. Tak, jest dużo innych postaci, tak. Ta rodzina cała, ta trochę dysfunkcyjna, prawda? Tak, no bardzo dysfunkcyjna ciekawe, nawet. Tak. Jest to wszystko naprawdę świetnie opisane i pokazane. Ja pamiętam, że byłem tym zachwycony czytając to kiedyś i tak samo z dużą przyjemnością czytałem. Zresztą od tego tomu zacząłem, jak wróciłem do tej sagi. Ja wam powiem... Znaczy, nie wiem, czy się... Ja wam powiem, że ja kupiłem Grendera mojemu 12-letniemu synowi teraz, przyszła kilka dni temu, przeczytał połowę, jest zachwycony, ale ja nie kupię mu na razie dalszych części, bo on ma 12 lat dopiero i on się odbije od następnych części. Tak, dokładnie tak. Znaczy, ja też mam taką, nie wiem, czy się akurat zgodzicie, że generalnie te kolejne tomy to są opowieści o złamanych psychicznie ludziach. To znaczy to w sztafarzu science fiction generalnie. Bo mamy oczywiście naszego głównego bohatera, czyli Andrew Wigina, który jest złamany wiadomo czym, no bo już o tym rozmawialiśmy, czyli tym brzemieniem tego, że zniszczył całą rasę. Mamy tą dysfunkcyjną, nie chcę za bardzo spoilować, mamy tą dysfunkcyjną rodzinę, do którą on wręcz inwazyjnie wchodzi jako mówca umarłych, prawda? Pamiętacie ten motyw, kiedy on się pojawia, prawda, na Lusitanii, kiedy jest generalnie ostracyzm wokół jego osoby, bo on jest tym mówcą umarłych,
czyli tym przedstawicielem grupy, która jest nieakceptowana przez generalnie katolików, prawda? A jak już wspomnieliśmy, ta kolonia jest katolicka, prawda? Ta Lusitania. I wszystkie te inne postaci to są postaci bardzo, bardzo psychicznie skrzywdzone. Tam nie ma bohatera, który byłby czarno-biały. Tam są tylko odcienie szarości. Ci ludzie nie są ani dobrzy, ani źli. Mają swoje bardzo duże problemy egzystencjalne, można tak powiedzieć. I jak tak patrząc na te wszystkie tomy, to na tym, to generalnie Kart się na tym skupia. I właśnie w tym sztafarzu fantazy on pisze o ludziach. Sztafarzu bym raczej powiedział science fiction niż fantazy. Science fiction, tak. I on się skupia właśnie na ludziach, na ich relacjach, często bardzo, bardzo mrocznych relacjach, bardzo, bardzo dziwnych. I to nadaje tej książce pewien taki unikatowy wyraz, moim zdaniem, że to jest to, co się udało w tej książce. Natomiast od razu, jeżeli mogę powiedzieć, że to, co się nie udało w tej książce, na samym początku wspomniałeś, że jak mówiliśmy o tych militarnych science fiction, prawda? Że Kart nie ma pod tym względem doświadczenia, prawda? O tym wspomniałeś. Tak. Natomiast ja wspomniałem, że on nie ma doświadczenia odnośnie tego, jak opisywać wydarzenia polityczne. I niestety to widać w tych kolejnych częściach. Bo spójrzmy na to, kiedy powstały te książki. Na przykład Grandera powstała w latach 80., kiedy jeszcze byliśmy w czasach komunizmu, prawda? Były te dwa bloki, sowiecki i zachodni, za żelazną kurtyną. I niestety on to przeniósł w przeszłość bardzo mocno. I on musiał przez te wszystkie tomy swoich książek, mimo tych zmian w naszej rzeczywistości prawdziwej, on musiał brnąć w to, co napisał i to, co stworzył, jakie uniwersum stworzył w pierwszym tomie. I to niestety troszkę się odbiło na, moim zdaniem, na jakości uniwersum jako takiego, tej całej sagi. Bo tam dalej mamy Układ Warszawski, który potem się okazuje w którymś tomie bodajże, że to jest drugi Układ Warszawski, że to nie jest ten nasz, który przestał istnieć, czyli już autor się trochę zamotał, Kart, że już tam ktoś próbował zmieniać, ale mu się do końca nie udało. I najbardziej to widać te błędy nie w sadze Endera, bo tam mamy te kolonie i to skupienie się na tej planecie Lusitanii i tych prosiaczkach i tak dalej. Natomiast bardzo to widać w sadze Cienia, która jest bardziej upolitycznioną sagą, książkami, serią. I niestety tu widać te braki, powiem brutalnie, braki wykształcenia Orsona Scott-Carda w tym temacie. No a możesz powiedzieć w kilku słowach, o czym jest Saga Cienia, bo ja na przykład jej nie czytałem. I kiedy to znaczy, się dzieje akcja? No, pierwsza rzecz, którą zacząłem, przeczytałem Cień Endera i czytam teraz Cień Hegemona, jeszcze całości nie skończyłem, bo tak jak mówię, musiałem sobie zrobić duży wysiłek, żeby wszystko naraz przeczytać do tego nagrania. Pierwsza rzecz, która mi się narzuciła, to jest taka trochę przykra i trochę twardo, tak powiem, że Kart robi wszystko na jedno kopyto trochę. To znaczy tak jakby stary pies nie potrafił się nauczyć nowych sztuczek, bo w pewnym momencie, bo wiadomo, te wszystkie te książki się opierają na tym, na tych genialności tych dzieci, prawda, że są dzielne, mądre, wybitne jednostki, czyli dzieciaki, które tam potrafią wszystko i niestety on to w sadze cienia doprowadził do, moim zdaniem, do absurdu, to znaczy w sadze cienia mamy bezpośrednią kontynuację gry Endera, czyli tego, co się stało tuż po wygranej wojnie z Robalami, prawda? Tam dochodzi do krótkiego, szybkiego puczu Związku Radzieckiego, Sowietów, Rosji, którzy chcą tam przejąć władzę i tak dalej. I mamy te wszystkie takie wątki geopolityczne, to znaczy wszyscy ci młodzi ludzie, którzy byli w szkole bojowej, jak pamiętacie z gry Endera, tam byli chłopcy, no i parę dziewcząt też, z różnych rejonów świata, prawda? Byli tam tak, Hindusi. Tak, bo do tej szkoły, która... Arabowie i tak dalej, i tak dalej. W której szkolił się... Multinarodowe, prawda? Nie wiem, czy to było wspomniane, ale do tej szkoły, w której szkolił się Ender na tego super dowódcę, no to też były oczywiście inne dzieciaki, które były szkolone na jego podkomendnych.
Tak, różnych rejonów świata. I to byli takie najgenialniejsze, najmądrzejsze dzieci z całego świata. Tak, tak. I po, bezpośrednio po wygranej wojnie, no właśnie świat się znowu, który w momencie zagrożenia przez robali został zjednoczony przez pod ręką hegemona, polemarchy i bodajże, ojej, nie pamiętam, w każdym razie był triumvirat, Strategosa. Strategosa, który rządził po prostu, stworzył tą flotę międzynarodową, tą kosmiczną i generalnie wszystkie narody mniej więcej się podporządkowały, działały pod dyktando tej floty i przez to, że było to zagrożenie, te wszystkie takie konflikty wewnętrzne zostały ułagodzone, prawda? Natomiast tuż po wygranej wojnie wszystko zaczęło się od nowa, prawda? Czyli znowu mamy te konflikty między narodami i tak dalej. Tylko tutaj właśnie, i tu jest właśnie ten problem, który ja mam z Cardem. Card jest bardzo słabym politologiem. Jest wręcz fatalnym politologiem. W ogóle nie zna się na sytuacji międzynarodowej i to widać, że on... Dlaczego tak mówię? Bo on doprowadza pewne rzeczy do absurdu totalnego. To znaczy... Są te dzieciaki, które w tym momencie zostały podzielone na... Każdy wrócił tam mniej więcej do swojego kraju, każdy naród chce wyczerpnąć swoich, prawda, tych genialnych strategów, robi z nich generałów i tak dalej. No i zaczyna się jatka, prawda, mniej więcej między różnymi krajami, jakieś niesnaski, animozje, co w efekcie doprowadzi i po prostu doprowadza do różnych konfliktów. No i w Sadzenia mamy też motyw bardzo skupienia się na jednym z towarzyszy Endera, z gry Endera, czyli o którym nie wspomnieliśmy jeszcze, czyli Groszku, prawda? Nie wspominaliśmy o nim. Nie, jeszcze nie było. Nie. No właśnie. Jesteś pierwszy. Jestem pierwszy, tak. No i właśnie tutaj mówię o tym, że Card jest psem, który się nie uczy nowych sztuczek. Jest starym psem, który się nie uczy nowych sztuczek, bo skupienie się właśnie na tej genialności tych dzieci w pewnym momencie, czytając Sagę Cienia, po prostu irytuje, bo to jest tak, że to jest trochę jak Deus Ex Machina, to znaczy są te genialne dzieci, które potrafią wszystko. Jest głównym antagonistą generalnie Sagi Cienia, ja też nie chcę spoilerować za bardzo, ale to już jest, to wynika już z samego początku pierwszego tomu, czyli Cienia Endera, więc to nie jest za wielki spoiler, niech się nikt nie oburza. Mamy do czynienia z głównym antagonistą, który jest nikim, to znaczy jest ulicznikiem, który okazuje się być psychopatycznym mordercą i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji ma na pięku z Groszkiem, co też od razu wiemy od początku, który zdobywa niesamowity wpływ na politykę światową. Wręcz niesamowitą. To jest coś tak absurdalnego, to jest bardziej absurdalne niż podbój kosmitów Ziemi. No to jest coś absurdalnego, kiedy to się czyta. I to jest mój główny zarzut do Sagi Cienia. Tak więc nie chcę spoilerować, bo jak powiem coś więcej, to po prostu... Zniszczymy czytelnikom kolejną sagę. No właśnie, ale po prostu ciężko mi coś powiedzieć jeszcze nie spoilerując. W każdym razie... To znaczy tak się, ja jeszcze tylko powiem, że jak ktoś sądził, że omówiliśmy wszystkie wątki z gry Endera, to się myli, bo tam jest jeszcze więcej wątków, jak chociażby wątek rodzeństwa Endera, bo on był trzeci w rodzinie. Jeszcze wcześniej miał starszego brata i siostrę. I tego już nie będziemy rozwijać, to jeśli ktoś będzie chciał przeczytać i poczuł się zachęcony, tak, to jak najbardziej. Że twist z Peterem i jego siostrą jest i w Sadze Endera w późniejszych tomach, a motywy opisujące działalność i motywy, które jego starszym bracie, czyli Peterze, mamy w sadze cieni ładnie opisane. Więc. Ja nawet powiem, że ten zwrot, te zwroty fabularne, które są w grze Enderze i które trochę część z tego zdradziliśmy, jak chociażby koniec, to bynajmniej moim zdaniem nie jest jakby główna wartość tej książki. Dlatego spokojnie, jeśli ktoś tego nie czytał, a dosłuchał aż do tego momentu, to i tak zachęcam do zapoznania się, jeśli poczuł się zainteresowany. No dokładnie tak, dokładnie tak. Znaczy jest też jedna kwestia, bo wspomnieliśmy o filmie troszeczkę, prawda? Jeżeli ktoś się dziwi, dlaczego nie ma kolejnych części gry Endera, czyli Mówcy Umarłych i Ksenocydu i tak dalej, to powiem krótko, te książki się nie nadają na film.
i mówię to, i to jest akurat z mojej strony rzecz pozytywna moim zdaniem, że się nie nadają na film. Do ekranizacji się po prostu Mówca Umarłych nie nadaje moim zdaniem. No byłoby to ciężkie, to się muszę zgodzić. No właśnie. Ale wiesz, to jest zaleta, to jest akurat zaleta. Ja nie wiem, czy się nie nadaje, ale na pewno byłoby to trudno i na pewno było w dzisiejszym świecie trudno zrobić. Zresztą ekranizacja Grendera się nie udała moim zdaniem. Absolutnie się nie udało, ale to jest jedna kwestia, której nie poruszyliśmy odnośnie właśnie też, to też jest, zahacza o to, co się dzieje na przykład z Hollywood i tak dalej. Zauważcie, jak czytaliście sagę Grendera, zauważyliście podejście Orsona Scott Carda do kobiet, jakie jest? Zauważyliście to, czy nie? Zapadła cisza. To znaczy, jakie jest? Trudno mi powiedzieć, bo ja czytałem to bardzo dawno temu, nie zwracałem na to uwagi. Powiem tak, że jeżeli słucha nas jakaś feministka, to obawiam się, że cała saga Grendera mogłaby rozszarpać na strzępy albo spalić. Słuchaj, ja niedawno czytałem Pan Samochodzik i Winnetu i Nielaskiego też by spalili na stosie. No, tak, ale nie, generalnie podejście do kobiet Orsona Scott Carda jest takie, określę to delikatnie, bardzo, bardzo staroświeckie i dosyć przykre w odbiorze. I mówię to ja jako osoba, która generalnie śmieszy, jest negatywnie nastawiona do generalnie takiego twardego feminizmu, który obecnie panuje, ale nawet ja zauważam, że w książkach Carda jest to wszystko, co pisze, i trąci myszką. Szczególnie chodzi mi o to, że to się dzieje te kolejne tomy 3000 lat później, że te relacje międzyludzkie się praktycznie nie zmieniają. No nadal jest generalnie tak, jak to sobie wymarzył Card, tak jak ma to w głowie, jako wrócę do tego znowu, jako bardzo religijny mormon. I oto to jest właśnie, tu jest pies pogrzebany, o tym właśnie mówię. Ja obejrzałem w tym tygodniu ekranizację Carda, bo się pojawiła na Netflixie i postanowiłem obejrzeć razem z synem. Bo pamiętam, kiedy lata temu, to mi się nie podobała, ja ale kiedy już nie miałem żadnych oczekiwań, kiedy podszedłem do tego filmu jako dobra rozrywka do familijna, do obejrzenia z dzieckiem, to powiem wam, że oglądało mi się to bardzo dobrze i podobał mi się ten film. Znacznie lepiej niż za pierwszym podejściem, które kiedyś oglądałem. I w tym podejściu, kiedy nie masz oczekiwań, kiedy chcesz po prostu mieć dobrą rozrywkę z dzieckiem, no to polecam. Znaczy, film się podobał i mi, i jemu. Ja się nie nudziłem, jemu się podobał, także wiecie. Znaczy, wiesz, ja się zgodzę, że pewnych rzeczy w ekranizacji nie mogli zrobić, nawet z pierwszego tomu, czyli z Grendera, czyli na przykład tych relacji między Enderem a Peterem i tak dalej, to było zbyt mocne na film, moim zdaniem. Nie dałoby się tego przełożyć na język filmowy pod pewnym względem. Ale no, bardzo to okroili. No właśnie. Prawie. Właśnie dlatego, że moim zdaniem, że nie chcieli tego robić, albo byłoby to zbyt trudne. No. A poza tym do kina ma się iść z dzieciakami, więc pewnych rzeczy nie mogli chyba zamieścić. Tak więc. Film można obejrzeć, no ale na pewno nie reprezentuje całości jako... Nie jest zbyt dobrą ekranizacją, jest całkiem przyzwoitym filmem. No, tak to mogę określić. No dobrze. No tak. I zachęcę do sięgnięcia do książki, bo po obejrzeniu filmu właśnie mój syn powiedział, że dobra, chce czytać. Mimo, że ma zaspoilerowaną. Tam jest tyle jeszcze różnych wątków takich pobocznych, że ja będzie zadowolony. Ja mu już powiedziałem, że rozbudowana wątek szkoły, który jest w filmie, trwa tam 15 minut, czy 20 tam w książce. Tak. Znaczy, wbrew pozorom w książce najbardziej atrakcyjne są nie to, co w filmie, czyli te walki w tej przestrzeni i tak dalej, tylko te relacje tych dzieciaków między sobą. To jest najciekawsze. Tak. Bo pamiętam, przypominam sobie z perspektywy, kiedy ja to czytałem w 91, to ja byłem dzieciak, prawda? Mniej więcej w wieku twojego syna wtedy. Więc najbardziej mi się właśnie podobały właśnie nie te walki w tej przestrzeni i tak dalej, że oni tam walczyli na niby w tych... mieli te ćwiczenia, tylko te relacje między tymi postaciami, prawda? To było coś fajnego. Można się identyfikować z niektórymi z tych bohaterów, więc to jest właśnie to, co w tej książce jest warte zobaczenia. Więc jeżeli ktoś oglądał film i mówi, nie, już, jak już oglądałem film, to czy serial, to już nie sięgnę po książkę, bo to jest niestety taki trend. Albo jak ktoś posłuchał podcastu.
No, być może. Tak. To niech tego nie robi, niech się nie zniechęca i niech sięga po książkę. A słuchajcie, czy chcecie coś jeszcze na temat Sagi Endera, czy już możemy realizować? Tak, myślę, że jak dalej byśmy mówili, to musielibyśmy mocno spoilerować, a czego raczej czynić nie chcemy. Jesteśmy w takim rozkroku trochę, bo tam jest dużo, dużo wątków, o których można dyskutować, są ciekawe kwestie, tylko wtedy po prostu już musielibyśmy się bardzo mocno zagłębić w spoilerowanie. Musielibyśmy zepsuć dalsze książki. No, a ja bym jeszcze chyba jednak się wypowiedział na jeden temat. No proszę bardzo. Na temat religijności samego Endera. Bo to jakby w książkach to nie było tak dobrze, znaczy w ogóle tak naprawdę nie było o tym chyba wspomniane. A jest jeszcze opowiadanie w świecie Endera, które dzieje się z 20 lat przed wydarzeniami w grze Endera, mniej więcej. I to opowiada historię jego ojca, który nazywa się Jan Paweł John Paul. Jest tutaj tak, Jan takie Paweł, oczko. Tak. Jest Polakiem, właśnie, nasz Ender jest Polakiem. Tak, tak, dokładnie. Jest nasz chłop. To też to sobie... Wigin przypomina Wojtyłę, tak? Wieczorek. Trochę nazwisko. Tak, Wojtyłę, tak, dokładnie. To jest Jan Paweł Wieczorek. Czyli Ender się nazywa Andrzej Wieczorek. Tak. To jest swoją drogą mam kolegę o nazwisku Wieczorek, więc bardzo go serdecznie pozdrawiam, jeżeli to będzie słuchał tego. To jest nawiązanie do naszego papieża i tam też jakieś takie oczko autora do polskiej społeczności. To też w sumie wspomnieliście o Pakcie Warszawskim, więc w jakiś sposób tam chyba jednak mu jest ta Polska bliska, powiedzmy. Ale tak by co chciałem wspomnieć, bo tak jak też już zauważyliście, Ender i jego ojciec są Polakami. I opowiadanie, które jest tym prequelem, ono opowiada o czasach, kiedy ojciec Endera ma niespełna 6 lat. I on akurat nie był trzecim, tylko on był siódmym dzieckiem w rodzinie. Siódmy syn. To też jest bardzo, bardzo znamienne i takie dość religijne. Charakterystyczne dla literatury fantasy też, tak? Siódmy syn, tak. Siódmego syna, tak? Z czego się często Terry Pratchett nabijał w swoich książkach. To raczej biblijne. Dokładnie. Wiesz co, na tym jest przecież oparta ta seria, która nikomu tu nie przypadła do gustu. Alwinie Stwórcy. Który tak, był siódmym synem, tak. Który właśnie był siódmym synem siódmego syna. Nie w czarodziejstwie, w równoumagicznieniu tego Patrzna był właśnie taki twist związany, że siódmy zamiast siódmego syna urodziła się siódma córka, tak, i problem, stworzyło to problem troszeczkę natury, że tak powiem, naruszający pewne prawa obowiązujące we wszechświecie, prawda? To ci dopiero twist, nie? No, to dopiero. Alwinia. Tak, i tam, jakby wracając do opowiadania, ojciec, on wtedy mieszkał w Polsce, a Polska była jednym z niewielu krajów, gdzie oni jakby współpracowali z tym, z tą ogólno pojętą hegemonią. Tak, to o czym wspomniałem. Tak, dokładnie. Każdy się miał podporządkować, oni nie bardzo. Tak, oni nie do końca się chcieli podporządkować, bo w tej hegemonii było tak, że nie można było mieć więcej niż dwójkę dzieci i oni też mieli bardzo zachowawcze podejście do religii. A Polacy jednak ten katolicyzm tam mocno parli z nim do przodu, tak? I jakby historia jest opowiadana w momencie, kiedy do domu tego Johna Paula przychodzi pewna przedstawicielka tej hegemonii, która ma sprawdzić dzieci pod kątem tego, czy się nadają do... Tak, nadają do szkoły do bojowej. Do szkoły bojowej, dokładnie. Tak, i jest konflikt od razu, prawda, interesów i tak. Moralny, że tak powiem. Tak, i stamtąd też to, jakby to opowiadanie... opowiada o tym, dlaczego Ender jest taki mało religijny, też jakby tam o katolicyzmie. On tam jest gdzieś wspomniany, że jego ojciec był katolikiem, ale nie jest też właśnie w tym opowiadaniu jest wytłumaczone, dlaczego on ma takie podejście i w jaki sposób też jakby dostał się z Polski do innego kraju i podporządkował się hegemonii. A czy tutaj jeszcze warto powiedzieć o tym, ale nie wiem, czy od razu to będzie też spoiler, ale tak nieznaczący, że nie ma znaczenia. Tutaj też jest ciekawy twist odnośnie samych rodziców Endera, prawda? Bo tak jak oni są przedstawiani w grze Endera,
ich spojrzenie na rodziców właśnie naszego głównego bohatera z całej sagi jest zupełnie inne po tym, jak się przeczyta właśnie to opowiadanie, o którym mówisz, prawda? Tak, tak. Bo to jednak prawda. Nie są ci sami... To jest też ciekawy twist, którego no nie chcę zdradzać, bo to też jest ciekawe czytając, że to oni nie są tacy, jacy by się zdawali po prostu. O to chodzi. Wiem, że to tak w zawoalowany sposób mówię, ale nie chcę spoilerować po prostu. No dokładnie, ja myślę, że to pozostawimy jakby w tym momencie. Tak, tak. Tylko wspomnę, że opowiadanie pojawiło się w... książka się nazywa chyba Pierwsze spotkania w świecie Endera, a jednocześnie też to opowiadanie pojawiło się w samej grze Endera w tym nowym wydaniu Puszyńskiego, które wyszło już chyba 10 lat temu. Gdzieś tam na końcu, bo jakieś 30 czy 40 stron ma, więc nawet nie jest długie, a na pewno warte przeczytania. No właśnie. Słuchajcie, to może tyle, jeśli chodzi o sagę Endera. Natomiast ja mam takie pytanie do was. Czy jak mielibyście poszukać w pamięci jakichś takich serii albo książek, które traktowałyby o takim temacie, jaki wziął Orson Scott Card, czyli Inwazji Obcych, ale takiej bardzo nietypowego ujęcia, to czy coś znaleźlibyście? Właśnie ja się nad tym zastanawiałem i w sumie już w trakcie nagrywania praktycznie wpadła mi do głowy jedna książka, Wojna Starego Człowieka. Ona już tutaj była nawet wspominana na tym podcaście. Chyba nawet w pierwszym odcinku. Tak, tak, dokładnie, w pierwszym odcinku. Wydaje mi się, że to jest jakieś takie nawiązanie też, że jakby światu zagraża ludzkości w pewien sposób. No, chyba nie było do końca, że zagłada, ale ludzie po prostu z innymi rasami walczyli o miejsce we wszechświecie. Tak, tak, jak dobrze to pamiętam, chyba tak. Mi się tak wydaje, że to było coś w rodzaju, że... Tylko, że to było późniejsze, prawda? Znacznie książka, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. Z tego, co ja pamiętam, to tam było wiele różnych ras. Już nie tylko ludzie. Tak. W wojnie starego człowieka. I człowiek tam starał sobie znaleźć miejsce we wszechświecie właśnie, gdzie jest wiele różnych inteligentnych ras. Więc to tak może trochę nie do końca... jak w przypadku gry Endera. Natomiast z tego, co ja pamiętam też, to tam była jakaś korporacja chyba, która szkoliła właśnie żołnierzy z ziemi. Tak, do walki z tymi innymi rasami. Z innymi rasami, ale też nie ze wszystkimi, bo tam były tylko niektóre rasy, które miały, że tak powiem, takie wojownicze podejście. Niektóre były jakby ponad to i one pilnowały porządku w galaktyce. To też nie było tak, że można było sobie walczyć, gdzie się chciało i z kim się chciało, ale to było w jakiś sposób nadzorowane, z tego co ja pamiętam. No, ale to już czytałem jakiś czas temu, więc może coś kręcę. Ale jest to też ciekawa pozycja. Mi się wydaje, że podobno też, nie przygotowałem się do tego pytania, ale była kiedyś taka seria Joe Haldemana Wieczna Wojna i ona jest dosyć wydźwięku takim podobna, bo to też ma taki ogólny wydźwięk pacyfistyczny, ta seria. No tak, to jest antywojenna, wiesz, bo to autor jest miał pewne doświadczenia z wojny wietnamskiej, tak. Więc... I jakoś tak mi się... Ja pamiętam też komiks, bardzo dobry komiks. Komiks nie czytałem. Jeżeli widzieliście. O, książka była rewelacyjna, ja do książki wiele razy wracałem. Ale komiks też był całkiem niezły. Ja powiem szczerze, że najpierw widziałem komiks, dopiero później przeczytałem książkę. To rzeczywiście, książka jest dobra, komiks jest dobry. Ja komiksy nie czytałem, czytałem książkę i książka była rewelacyjna, bardzo mi się podobało, ja wiele razy do niej wracałem i to owszem, to jest dosyć podobne faktycznie, bo to też mamy do czynienia z rasą, z którą się w ogóle nie da porozumieć, przynajmniej przez długi, długi czas. Tak, tak, tak. A wiecie co, właśnie tak się rozglądam po pokoju i właśnie w oczy mi się rzucił tytuł Ślepowidzenie. Też dobry tak się przykład, zastanawiam, jest, czy tak, to właśnie... Że to by było coś w tym rodzaju też. Pierwszy kontakt, tylko że całkiem inne podejście do tego, jakby to mogło wyglądać. I tylko że to akurat była bardzo ciężka książka i na pewno... A Ślepowidzenie też było już omawiane na tym podcaście przez Rafała z kolei. Ja zrobiłem podejście... Wspominałem też o wspomnieniach o przeszłości Ziemi, Cixinlu, które muszę w końcu dokończyć. Ja po pierwszych dwóch tomach jestem
zdania, że problemu kwestii w ogóle tego, jak mogłaby wyglądać inwazja na planetę Ziemi, a tak z jakiejś odległego zakątku galaktyki, no nikt lepiej nie poruszył. Tutaj też Csikszentmihalyi wielkie ukłony w stosunku do takich kultowych, można powiedzieć, cykli science fiction jak Fundacja, zwłaszcza drugi tom. Bardzo mocno czerpie z Fundacji czy Dune'a chociażby też, także jest to bardzo fajne, bardzo takie, można by powiedzieć, tkwiące głęboko korzeniami w tym, co wiemy o współcześnie, co wiemy o astrofizyce, więc to jest dla mnie taki przykład naprawdę bardzo nietypowej inwazji. Ja tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest naprawdę mocno zaskakujące do tego stopnia, że cały pierwszy tom jest już spoilerem to, co powiedziałem, ponieważ do mniej więcej 3/4 pierwszego tomu nie wiemy, że mamy do czynienia z inwazją, więc to jest taki bardzo, bardzo fajny przykład świetnie napisanej współczesnej prozy science fiction, która porusza tę tematykę i w mojej opinii osobiście to jest akurat moje zdanie, nie czytałem niczego lepszego, jeżeli chodzi o tę tematykę. No, a jeszcze, bo tak mówię, że się zastanawiałem, też chodziłem trochę po pokoju, patrzyłem po regałach i w sumie nie do końca gra Endera, ale też jest związana z inwazją, tylko że inwazja, nie wiem, czy można to też inwazją nazwać, ale pojawienie się ludzkości na innym świecie, w innych warunkach, innej rasy, innych kultur. Pana Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza, nie wiem, czy kojarzycie. Ach, rewelacyjna seria, bardzo ją lubię. Dokładnie. I jakby ze wstydem się przyznam, że nie czytałem. Ja dwa tomy na razie. Tak, ja już dawno temu całość przeczytałem, pamiętam, że wszystkich tomów ja czytałem chyba dwa albo trzy razy nawet, całość. O, to nieźle. To ja tyle razy nie czytałem. Ale właśnie tak, takie spojrzenie z drugiej strony mi się wydaje, że też jest to w pewien sposób inwazja ludzi, tak? Bo nie wiem, czy tutaj zdradzać, czy nie zdradzać, ale to, że my się pojawiamy w innej kulturze, też wpływa na to, jak wydarzenia tego świata się zmieniają tam dla tych konkretnych istot na tej planecie. Tak, jest to też bardzo nietypowe podejście do tematu inwazji. Bardzo ciekawe. Dobrze, myślę, że jeśli chodzi o sagę Endera i tematy inwazji, to nie można powiedzieć, żebyśmy wyczerpali temat, bo na ten temat to można gadać bez końca. Jest zarówno i książek, i tej serii, i różnych innych książek o inwazjach. Przecież to jest jeden z takich bardzo popularnych tematów w science fiction, zarówno w książkach, jak i w filmach. Ale wiem, że wy macie jeszcze przygotowane inne książki, które czytaliście. Między innymi Rafał, który przez te swoje książki nie mógł przeczytać sagi Endera, nie przygotował się na dzisiejsze nagranie. To znaczy mamy na pewno pozycję, którą będziemy tutaj może starali się wspólnie jakoś omówić. Wiem, że każdy z nas sięgnął po nią. To jest najnowsza książka George'a R.R. Martina, ale to pozwolę sobie, że sobie przyniesiemy na koniec, żeby troszeczkę już pod koniec dać dynamiki tej dyskusji. Natomiast ja tutaj zacznę może od książki, którą skończyłem w minionym tygodniu. To jest książka pana Marka Wałkuskiego pod tytułem To jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. To jest cały tytuł. Ja sobie nic nie dodałem tutaj. To jest moje pierwsze zetknięcie z prozą pana Marka Wałkuskiego. To jest dziennikarz, który wyspecjalizował się w opowiadaniu, nie tylko w formie oczywiście pisemnej, ale też gdzieś tam na łamach radia, jednej ze stacji radiowych, nie będę wymieniał. Wyspecjalizował się w opowiadaniu o kulturze amerykańskiej, o historii Ameryki, o życiu codziennym w Ameryce. A ta akurat książka przykuła moją uwagę, że dotyczy tematyki, która jest taka dla mnie bardzo atrakcyjna i myślę, że nie tylko dla mnie, czyli dotycząca gangsterów, kowbojów słynnych, tak, i przede wszystkim oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, napadów na banki, tak. I tutaj właśnie pan Marek Wałkuski z takim dużą lekkością, takim poczuciem humoru opowiada o historii napadów na bank, która jest nierozwiązalnie związana z istnieniem banków, tak. Odkąd istnieją banki, odtąd też chciało się niektórym osobnikom
pracownikom, tak, przedstawicielom społeczeństwa tych warstw bardziej moralnie skrzywionych napadać na te banki, prawda? No i o tym to jest... Trzeba brać cebuliony, nie? Tak, to jest książka właśnie o tym, czyli od prapoczątków, czyli gdzieś tam początków XIX wieku, aż do współczesności, czyli też tego, w jaki sposób w dzisiejszych czasach, tak, w czasach social mediów, gdzie taki napad na bank może być zarejestrowany przez, no nie wiem, setki, czy no może dziesiątki różnych ludzi i udostępniony w social mediach w przeciągu kilkunastu sekund, jak sobie rabusie radzili i radzą sobie współcześnie, ale nie tylko, bo też jest ukazana akcje prewencyjne i akcje też organów ścigania, tak, po napadzie i w trakcie napadów, jak sobie radzą banki, żeby zapobiegać tym, jakie są ustawy w prawie amerykańskim, tak, które regulują to, w jaki sposób banki powinny, czy te przedstawiciele, pracownicy banków powinni się zachować w trakcie napadów, czy też jakie środki ostrożności powinny banki przedsięwziąć, żeby tym napadom zapobiegać, tak. Więc to jest cała taka historia tych najsłynniejszych, można powiedzieć, hitów napadów na bank. I tutaj mamy oczywiście, no nie mogą zabraknąć takich legend, prawda, jak z Dzikiego Zachodu, jak Jesse James, prawda, czy Sundance Kid, tak, czy też masę innych, oczywiście z okresu prohibicji i właśnie wielkiego kryzysu, gdzie praktycznie zorganizowana przestępczość wykwitła, tak, powstała tak jakby w tym okresie, czyli też Johna Dillingera, Bonnie Clyde i masę innych najsłynniejszych, prawda, bandytów. Także jeżeli ktoś lubi kino gangsterskie, filmy gangsterskie, książki, czy kino westerny chociażby, jest tu bardzo, bardzo dużo. Oczywiście też taką cenną rzeczą, którą tutaj pan Marek przekazuje w swojej książce, jest to, że on troszeczkę, no, odbarwia, tak, te legendy, tak, to nie Jesse James, który gdzieś tam był postrzegany przez w literaturze czy filmie jako pewnego rodzaju Robin Hood Dzikiego Zachodu, no tak naprawdę był bandytą, zimieczkiem, który dla swojego własnego dobra najbardziej działał, a nie tam dla dobra, powiedzmy, jakichś warstw ubogich. Oczywiście ideologia do jego działań była już dorabiana w okresie jego życia, tak, i to też duża zasługa jest tym przede wszystkim prasy chociażby i w późniejszym okresie również, czy czasach współczesnych też mediów, które niejako mitologizują te postaci, które tak naprawdę no, są nagannie moralnie, tak? Więc to jest bardzo fajnie to, że właśnie pan Marek Wałkuski zwraca na to uwagę, a z drugiej strony też dużo, dużo dobrego humoru dostarczyło mi to, że tak naprawdę mamy tutaj też historię gangsterów, którym się nie powiodło, tak? No, z powodu głupoty, z powodu złego zaplanowania lub z powodu po prostu niewzięcia wszystkich czynników pod uwagę, chociażby jedna historia gangstera, który wszystko zaplanował, no w 99% niestety nie przewidział tego, że jest tak gruby, żeby uciec na przykład kanałami, tak? I utknął gdzieś tam w trakcie swojej ucieczki chociażby, tak? I są też takie historie, które do dzisiaj wzbudzają kontrowersje, do dzisiaj wzbudzają pytania, tak? Jest taka słynna historia pewnego napadu, w którym brało masę osób, było zaangażowanych i ktoś manipulował tym całym napadem. Tam w grę wchodziły między innymi bomby przywiązywane do ciał ludzi, których wykorzystywano do tego, żeby napaść, tak, bomby czasowe. No, zagadka wręcz jakby wyjęta wprost z Piły, tak, z filmu Piła, gdzie tam Jigsaw tak jakby planował to wszystko i manipulował ludzi, żeby osiągnąć tam swoje jakieś chore cele. Tak, tutaj też mieliśmy o takim jednym napadzie, jest cała historia z tym związana. Więc jeżeli jest lubicie nawet właśnie... filmowana ta historia, na Netflixie jest serial na ten temat. Tak? A to nie, tak, nie słyszałem. O tym gościu, co miał do szyi przywiązaną bombę, tak? Tak, dostawca pizzy, tak, był taki. Tak, dokładnie, tak. Dokładnie. To jest cały serial na Netflixie. O, to super. Warto tytuł, obejrzeć. Ale poszukam i ci powiem później. No, wszystkich odpowiedzi do dzisiaj FBI, bo to było chyba gdzieś w latach 80. czy 90., no do dzisiaj, bo to FBI się tym zajmowało, do dzisiaj nie udało im się rozwikłać wszystkich szczegółów, mają pewne domysły, kto tak naprawdę stał za tym wszystkim, ale do dzisiaj tych wszystkich szczegółów puzli na miejsce nie udało im się ułożyć. Tutaj też jest właśnie ta historia zrekapitulowana przez pana Marka Łukuskiego na podstawie tej wiedzy, jaka jest dostępna do dzisiaj na ten temat, tak? No masa dobrej zabawy, tak jak powiedziałem, lekkość pióra przede wszystkim, dobry humor, dystans też, no i ta troszeczkę odbrązowienie tych takich mitologicznych postaci, jak chociażby Bonnie i Clyde, tak, które już w okresie, kiedy działali, wzbudzali pewne takie ambiwalentne emocje wśród społeczeństwa, tak, no część społeczeństwa ich kochało, oczywiście część ich nienawidziło, a jak było naprawdę, to wydaje mi się, że w tej książce o tym właśnie przeczytacie, więc ja serdecznie ze swojej strony polecam. A przypomnij jeszcze na koniec tytuł książki. To jest napad, nieznana historia, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki.
Ja myślę, że teraz takich historii jest coraz mniej, bo w bankach jest coraz mniej pieniędzy prawdziwych, a coraz bardziej te pieniądze istnieją tylko w naszej wyobraźni. Wiesz co, zdziwiłbyś się, ponieważ tutaj już na samym początku jest taki wstęp, w którym pan Marek Wałkuski podaje, że napadów na bank jest no, przewrotnie jest więcej niż kiedyś. Tylko to nie są napady, które wiążą się... Znaczy, w ogóle ciekawym tutaj aspektem tego wszystkiego jest to, że napad na bank jest bardzo prosty z pewnej przyczyny, tak? Pracownicy banku muszą, oni nie mogą walczyć, nie mogą stawiać oporu, oni muszą po prostu wydać tę gotówkę, później się tym oczywiście organy ścigania zajmują odpowiednie. Jest też przypadek właśnie pewnego bankiera, który stawił opór, chciał być bohaterem i został po całej akcji powstrzymania Rzezimieszka, zrobił to własnoręcznie, powstrzymał, nikomu nic nie stało, został przez bank zwolniony za naruszenie procedur. Także napady na bank się zdarzają, są coraz częstsze, tylko nie są to tak spektakularne napady. Tak jak też w tej książce się bardzo często pojawia, są to napady osób takich, które są postawione w sytuacji krytycznej, tak? Matki, które nie mają na czynsz i idą obrabować bank z $300 chociażby, tak? Więc są coraz częstsze. Oczywiście łatwość chwytania ich i sposobów zapobiegania jest dużo łatwiejsza niż wcześniej. Tutaj bardzo fajnym takim motywem jest cały rozdział poświęcony tym nowoczesnym środkom prewencyjnym i zapobiegawczym i też służącym do ścigania, namierzania przestępców, chociażby ukryte w banknotach mikrochipy, chociażby, tak? Bezprzewodowe, które umożliwiają namierzenie z bardzo dużą dokładnością tej zrabowanej kwoty, tak? Więc no, mimo wszystko, wbrew pozorom, mimo wszystko, że większość rzeczy się, na większości operacji bankowych się przeprowadza właśnie drogą elektroniczną, to jednak ta gotówka gdzieś tam w tych bankach jest i nadal nie brakuje, a właściwie jest coraz więcej osób, które chciałyby się do tych zasobów banków mimo wszystko dobrać. No ja tą książkę mam na liście mojej i mam ją w audiobooku i nawet mam w telefonie już ją załadowaną, żeby do słuchania, ale... No nie mam kiedy po prostu, nie mam kiedy. Przesuwam co chwilę na dół i co chwilę coś innego mi wyskakuje. No ja z pewnością będę chciał sięgnąć po inne książki, takie już bardziej ogólne, tak, pana Marka Wałkuskiego, bo widzę po opiniach, akurat ta książka, którą przeczytałem, mimo tego, że to jest bardzo... bliskiej moim zainteresowaniom, to ona jest najniżej oceniana ze wszystkich jego książek, więc domyślam się, że tylko może być lepiej, tak, jeżeli sięgnę po kolejnego książki, w których chyba taki mam, bardziej... Chyba mam wałkowanie Ameryki, ale też nie. Tak, on taką szerszą perspektywę rysuje tej codzienności amerykańskiej, także widząc jego styl, jaki jest tutaj w tej książce, humor, lekkość, to ja myślę, że będę się dobrze bawił przy kolejnych książkach również i dużo się nowych rzeczy dowiem, nie? To może, to jeszcze ja może jakieś książce powiem. Jesteśmy w kręgu zbrodni, no to ja zachęcony tu przez podcast Konglomerat i przez Mando, który zaczął taką serię kryminałów omawiać teraz. Sięgnąłem po pierwszy tom serii o doktorze Dawidzie Hunterze, Chemia Śmierci. Chemia Śmierci napisana przez... zapomniałem imienia napisać i mi się Beckett tylko kojarzy z jednym imieniem, ale pewnie nie takie. No dobrze, zostajmy przy nazwisku. Samuel pewnie to imię brzmi. Tak, ta, dokładnie. A nie chcę tutaj nikogo zmylić, więc zostajmy przy tym Beckecie. Chemia śmierci. To pierwszy tom właśnie serii o doktorze Dawidzie Hunterze, który jest antropologiem sądowym i który porzucił ten swój zawód z przyczyn osobistych i wyprowadził się z Londynu, z dużej aglomeracji do małego miasteczka. No wiadomo, że w tym nowym miasteczku nie będzie siedział przy kominku, tylko musi się coś dziać, żeby akcja ruszyła do przodu i w tej książce pojawia się trup, tak? I czym się ta książka różni od innych kryminałów? A właśnie tym się różni, że opisy właśnie ciał są robione niezwykle sugestywnie, obrazowo i wręcz można... działają wszystkimi środkami przekazu. Możesz powąchać prawie, że tego trupa. Tak dobrze opisuje to autor. No, nie żałuje nam niczego w opisach trupów. I to się dobrze czyta. To widać, że autor po prostu dobrze się na tym zna, dobrze się wgłębił w temat antropologii właśnie sądowej. I od razu to się dobrze czuje i w głowie się buduje cały obraz, a poza tym akcja
książki na tyle jest porywająca, na tyle ma kilka dobrych twistów, że co prawda ja od razu wiedziałem, podejrzewając najmniej podejrzaną osobę, kto będzie zbrodniarzem. Nie powiem wam, czy się zgadzało, czy się pomyliłem, czy nie, bo nie chcę zaspoilerować. No, z reguły, czytając kryminał, zawsze podejrzewam najmniej podejrzane osoby. Bo wiadomo, że to muszą być one. Tak, ale kryminał jest świetny. Tak jak mówiłem, akcja jest dosyć wartka, czyta się bardzo szybko, 2-3 dni jest po książce i na tyle wciąga, że od razu chętnie sięgnąłem po następny tom, czyli Zapisane w kościach. Jeszcze nie zacząłem, ale po wstępie jestem i zaczyna się dobrze. Jeszcze się nie wgłębiłem, znaczy się nie zacząłem. Simon Beckett się nazywa. Simon, o patrz, blisko tak, było. Ja nie wiem, czy to nie jest ten autor, na podstawie którego twórczości zrealizowano później ten serial Kości taki, nie wiem, czy to nie jest przypadkiem on. Nie wiem, nie sprawdzałem, ale to jest podobny bardzo klimat. Podobny klimat właśnie do Kości, do tego, co Kości mogą przekazać, jaką informację takie leżące ciało pod ziemią, które leży na przykład 5 lat, może przekazać o zbrodniarzu, o samej zbrodni, o tym, co się wydarzyło. I tam jest to fajnie właśnie opisane. Mm-hmm. Także no, polecam serię. Przynajmniej polecam ten pierwszy tom, bo naprawdę czyta się to bardzo dobrze. Więc mm-hmm. jeśli chcecie wejść trochę właściwie to nie kryminał, tylko bardziej to jest uznawane jako thriller medyczny. Tutaj trochę się też nie zgodzę, bo tej medycyny jest tam sporo, ale to na tym się też głównie akcja nie opiera. No ja może, nie wiem, jak Sebastian, bo Sebastian jeszcze nic się nie wypowiedział, a wiem, że on z nowościami za pan brat, więc może od niego coś usłyszymy, co tam ciekawego czytał z tych nurtów. Wiecie co, tak szczerze powiedziawszy, to od kilku dobrych tygodni męczę się z jedną książką Marty Kisiel i tytuł nie jest Toń. Tak, już nawet ostatnio o tym wspominałem przed nagraniem i do tego czasu nie udało mi się z tym skończyć. Ona jest dosyć cienka, mi się wydaje. No ona jest cienka, ale jakoś tak topornie mi strasznie idzie. Ja czytam 1-2 rozdziały i potem właśnie tego Endera. 400 stron w papierze. Tak, a tego Endera w międzyczasie czytam, a tej Toni nie potrafię skończyć, mimo że tak chyba przez 2 godziny bym poświęcił i bym miał skończone. A ja też nie lubię czytać za dużo książek naraz, bo później mi się mieszają, albo jedna zostaje gdzieś, się odkłada do momentu, aż zapomina całkowicie fabułę. I tak na dobrą sprawę to ostatnio oddałem się tylko temu Enderowi. I nie mam żadnych nowości. Następny raz będzie, obiecuję to wam. Imię głównej bohaterki jest tutaj dziwne. Imię i nazwisko Juicy Stern się nazywa. Tak jakby, nie wiem, czy to przezwisko jest jej, czy... Juicy. Juicy Stern. Znaczy, powiem wam, mogę wam powiedzieć tyle, że książka zaczyna się bardzo tajemniczo, bo tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje. Wszystko jest takie bardzo enigmatyczne. Juicy jest... tylko żebym teraz nie pomylił osób, bo tam są dwie siostry, jedna z nich jest Juicy i ona chyba mieszka we Wrocławiu albo w Opolu mieszka, bo ona uciekła od swojej ciotki, która ją wychowywała we Wrocławiu. I książka się zaczyna od tego, że ona jedzie do Wrocławia, ponieważ ta jej ciotka wyjechała na jakiś rejs i trzeba było się zaopiekować domem. I później się dowiadujemy, że ona razem ze swoją siostrą były wychowywane w taki sposób, że ciotka praktycznie na nic im nie pozwalała, nie można zapraszać gości do domu, była taka strasznie restrykcyjna, taka bardzo dbalska o te dzieci do tego stopnia, że to już było praktycznie paranoją. I dopiero tutaj zaczyna się wszystko wyjaśniać, czemu ona taka... Czy to jest dramat psychologiczny? Wiesz co? Dramat na pewno. Są podróże w czasie z tego rodzaju, nie wiem czy. No bo właśnie jestem ciekawy, bo Marty Kisiel kojarzy głównie z takich lekkich, jakiś, taka seria była. Ja nie czytałem nic Marty Kisiel. Tak? Wiem, że o takim domu był, gdzie różne stworzenia zamieszkiwały ten dom. To bo właśnie Showbiła była, jak dobrze kojarzę. No, gdzieś tam też chciałbym przeczytać, bo czytałem, to chyba też było jedno z opowiadań teraz.
w Zajdlach z 2017 roku. I nie wiem, czy jak znajoma mi to tłumaczyła, ale teraz naprawdę nie chcę pomylić. Ale faktycznie była jakaś kobiecie, która mieszkała na totalnym odludziu i tam takie dziwne stworki się zaczęły pojawiać. Przy czym opowiadanie akurat mi się bardzo podobało, dlatego też sięgnąłem po Toń. I z tą Tonią no tak się troszeczkę męczy. Nie jest to zła książka, tylko jakoś tak... No nie wiem, naprawdę nie potrafię tego nazwać, z jakiego powodu ona tak ciężko przechodzi dalej, tak, z rozdziału na rozdział. A jeśli chodzi o ten sam tytuł, to nie wiem, czy mogę sobie trochę zdradzić, o co chodzi. Chodzi o przenoszenie się w czasie i Toń bierze się stąd, że jest to jakby opisane, żeby sobie wyobrazić jako zagłębianie się w wodzie. I jeśli czas jest rzeką, to im głębiej schodzimy, tym bardziej oddalamy się od czasów dzisiejszych. A nurt jest po prostu czasem, czyli kolejnymi latami naszej historii. Czyli jakby to się stąd bierze, tak? Że gdzieś się jakby takie uczucie zagłębienia się pod wodę i przenoszenia się w czasie. Wiecie co, ja tutaj wszedłem sobie na Wikipedię w międzyczasie, bo tak sobie lubię, kiedy mówicie o kimś, kogo nie znam, jakimś autorze. I dla mnie są tutaj zaskakujące dwa tytuły, które są w zapowiedziach wydawniczych w dorobku, znaczy nie w dorobku, no w zapowiedziach tego, co Marta Kisiel pisze lub ma zamiar napisać. I są to dwa tytuły, które budzą we mnie trochę takie no dość dziwne uczucia. Pierwszy to jest Zombie Grey. Nie wiem, czy to jest jakieś coś wspólnego ma z 50 twarzami Greya, ale domyślam się, że ma, ponieważ następna książka nosi tytuł Mickiewicz, Pogromca upiorów. Więc... No to się kojarzy z tym. Z Lincolnem, no. Tak. Jak ten prezydent tam... Z Nikolem Pogromca Lampirów. Tak, Abraham Lincoln, Pogromca Lampirów. Także wydaje mi się, że coś w tym stylu jest. Była też, wiesz, Duma i Uprzedzenia i Zombie, tak? Także wydaje mi się, że autorka próbuje w tym kierunku podążyć. Było. Tak. Także no, ciekawe. Może być. No właśnie w takim, właśnie ja tu teraz też spojrzałem, ta seria, o której mówiłem, taka lekka, to Nomen Omen i Siła Nisza, to chyba to jest jedna seria, te dwie książki do jednej serii należą. Tak mi się wydaje, od razu mówię, że pewne rzeczy mi się wydają. I nie czytałem jeszcze niczego, dlatego ta autorka mi się kojarzyła z czymś zawsze lekkim, a tu to nie, wydaje się czymś takim większego kalibru. Prawdopodobnie, znaczy... Też nie chcę się wypowiadać, bo ja tutaj psychologiem nie jestem, więc i nie mam doświadczenia z takiego rodzaju książkami, więc ciężko mi się odnieść. Niemniej na pewno ją chcę przeczytać jeszcze przed świętami, ją skończyć i myślę, że na następnym nagraniu powiem coś więcej na jej temat. To ja ci powiem, ja ją też przeczytam. Dobra, ja od razu powiem, że jej nie przeczytam, przynajmniej na razie. No, czekam na Zombie Greya i na Mickiewicza Pogromcę upiorów, także. Myślę, że od tego zacznę. Ale powiem wam, że po portretach Mickiewicza widać, że to taki jest. Nadawał się jako romantyk. No, mógł być z tymi bokobrodami. Jako romantyk jak najbardziej. Cechy wampiryczne mógł w sobie nieść. Nawet to będzie dobry film. Mickiewicz. Mhm. Wreszcie może się doczekamy dobrej ekranizacji prozy polskiej, prawda? Z Borysem Szycem w roli głównej. Jest i... A jak już mówimy o takich starociach, to jeszcze chciałem wam powiedzieć, że ja zacząłem Dickensa i postanowiłem przeczytać wszystko Dickensa. Brawo. Co jest dostępne. Bardzo ambitny plan. I zacząłem, chciałem i chcę Two czytać po dalszej publikacji, czyli od klubu Pickwicka zacząłem. No to dobrze tak zacząłem, mówiłem, dobrze. Tak mówiłem, bałem się, że to będzie coś, co będzie dosyć ciężko się czytało i co będę się męczył i zobaczę, co to będzie dalej, ale powiem wam, że wszedłem w to bardzo, bardzo lekko i w Dickensa się wchodzi, ten próg wejścia w Dickensa jest bardzo lekki, ojej, bo to jest naprawdę bardzo soczysta i bardzo, bardzo, bardzo dobra literatura i tak mi się fajnie to czyta, tak dobrze to jest napisane i tyle ma różnych wątków i takie horrorowe momenty i komediowe i obyczajowe i jest tak rozbudowana, że no po prostu jestem
no wszedłem w to jak w swoje stare kapcie. No. No, dobry początek, jeżeli chodzi o wybór klubu Pickwicka. Wiem, że są książki, które są o wiele gorsze. Tutaj rozmawialiśmy z Piotrem, też przymierzamy się niejako do zaczepienia od Dickensa w przyszłych jego podcastach i ja mu zasugerowałem Samotnie, którą ja bardzo lubię, ale okazało się, że Piotr twierdzi, że to jest jednak książka, która no, jest dość wymagająca od czytelnika. Natomiast właśnie Klub Pickwicka ma to wszystko w sobie, co cechuje dobrą powieść, tak? I co też jest taką cechą wspólną wszystkich powieści Dickensa. Ten styl, oczywiście ta narracja i w ogóle słowo, które się smakuje dla samego słowa, bo to jest właśnie Dickens. Ale jest ta lekkość też, tak? Ten humor też, jeżeli chodzi o podkreślanie tematów ciężkich, to też jest odpowiednia temu nadana otoczka. To jest wszystko tak piękne, tak fajnie podane, zaserwowane właśnie w klubie Pickwicka, że... Ja niejako z boku, że także święta idą, ja niejako z boku właśnie przeczytałem sobie opowieść wigilijną. To jest krótka książka, naprawdę króciutka, ale to się czyta, no wyśmienicie, to jest coś wspaniałego, to polecam. Ludziom, którzy boją się podejść do Dickensa, to właśnie nawet sobie opowieść wigilijną, bo to jest krótka historia, a jest tak fajnie napisana, tak miła dla czytelnika, że polecam. Ja proponuję takie stopniowe przechodzenie. Następne bym ci proponował właśnie Wielkie Nadzieje, potem może Oliwiera Twista. Nie, Oliwier Twist jest drugi, bo założyłem sobie, że będę czytał po kolei według dat publikacji, więc tak będę czytał. Do Samotni dotrę za 3 lata. No dobrze. Ze wszystkich książek, które do tej pory czytałem Dickensa, to najmniej mi się podobała opowieść o dwóch miastach, ale wiem, że też ma swoich zwolenników. To jest dosyć późna publikacja, także na razie się nie boję. Chyba najbardziej ponura, najbardziej taka ciężka, dla mnie przynajmniej w lekturze, była opowieść o dwóch miastach. Najmniejszą taką przyjemność miałam z czytania tej książki, tak? Ale ogólnie, no, Dickens, król, dla mnie sporo to jest... Sporo można dostać za 0 zł na darmowych lekturach. Ja wczoraj kupiłem Oliwiera Twista właśnie za 5 zł z Publio. W Publio albo w Nexto, już nie pamiętam. Także... No to są żadne pieniądze i naprawdę polecam. Z tego co wiem, właśnie Zyski Spółka albo Pruszyński wydają właśnie teraz Dickensa w takich dużych omnibusach, właśnie Samotnia wyszła między innymi. A nad czym ubolewam troszeczkę? Ubolewam trochę nad tym, że nie ma audiobooków. Niestety nie ma w Polsce audiobooków Dickensa poza opowieścią wigilijną, która chyba występuje w dwóch... w dwóch wersjach czy w trzech wersjach. Nie ma żadnych innych. Nie wiem, z czym to jest związane, ale no, żałuję, bo te książki, aż się proszę o taką, wiesz, z fajną oprawą audio, publikację w formie audiobooka, nie? Zwłaszcza dla takich osób, które by chciały sobie przypomnieć, tak jak ja, wrócić troszeczkę do tego klimatu, bo tak jak wspomniał na samym początku Piotr, no to są obszerne książki, nawet te... Wiesz, może tu jest problem taki, że Dickens może się nie sprzedać, a jednak jeżeli chodzi o czas pracy takiego lektora, to przy Dickensie byłby spory, więc nakład, nie wiadomo, po prostu wydawnictwa nie chcą w to inwestować z powodów za dużego nakładu, a za małego przyszłego zysku prawdopodobnego. No, no nie wiem, nad czym tutaj, w czym tkwi tutaj problem, może jakieś prawa autorskie, może coś, no wiesz, to jest jednak klasyka, tak? Ludzie wracają, bardzo właśnie słyszę, że Dickensa ludzie czytają z różnych powodów i wydaje mi się, że jednak by się to sprzedało, ale no nie wiem, no trudno mi jest powiedzieć, co tkwi u podstawy tego, że tego nie ma. Swoją drogą też polecam, jeżeli już ktoś przeczyta, najlepiej wtedy, przeczyta większość dzieł Dickensa, już posięgnięcie po taki serial chyba BBC 2 lata temu wyemitowało, to się chyba nazywa The Dickensians. Jest. Tak, i to jest serial, który łączy ze sobą wszystkie powieści Dickensa, tak? Postaci pojawiają się tam, między innymi Ebenezer Scrooge, postaci z Wielkich Nadziei się pojawiają, tak? Pojawiają się też, no, ze wszystkich praktycznie powieści Dickensa są te wątki wymieszane, a żeby było wesele, jest to serial kryminalny, tak? Więc polecam serdecznie. Ja wczoraj z dziećmi obejrzałem tą animację z 2009 roku, opowieści wigilijnej, i to jest tak wierna adaptacja książki, że no chyba jedna z wierniejszych adaptacji czegokolwiek w ogóle, co do tego momentu czytałem.
i widziałem. Dickensianie są, czy Dickensowcy, nie wiem jak to nazwać po polsku, są dostępni też na Netflixie. Nie wiem, czy, nie wiem czy w Polsce, ale można sobie obejrzeć, także tak, fajny serial, dość specyficzny pod tym względem, że on jest w całości kręcony na secie zdjęciowym, tak, także nie ma tam pejzaży, jest jedno miasto, Londyn, oczywiście specyficzne zaułki tego Londynu są fajnie odwzorowane. Ma to taki swój klimat takiego widowiska teatralnego, ale w dobrym znaczeniu, także polecam serdecznie. No jak ktoś lubi właśnie powieści Dickensa i dużo czytał, to masę takich smaczków, nawiązań znajdzie tam, bo tam pojawiają się wątki właśnie z powieści tych wcześniejszych i późniejszych Dickensa, tak? Niektóre postaci są młodsze na przykład niż w momencie, kiedy poznajemy je u Dickensa, tak? Z uwagi na chronologię wydarzeń, więc bardzo, bardzo polecam. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ja Dickensa czytam po jednym rozdziale dziennie i bardzo tego pilnuję, żeby to po prostu tak, żeby tak dozować, smakować. To jest taka uczta. Bardzo ciekawy sposób czytania. Ale one się do tego nadają, ponieważ większość powieści Dickensa były emitowane w odcinkach w prasie ówczesnej, tak? To jest... Tak. Tylko, że to były po 2-3 rozdziały do 4 rozdziałów chyba na miesiąc i Dickens też tak bardzo tego pilnował i chyba tylko raz opuścił jeden miesiąc z powodu śmierci kogoś tam z rodziny. No, także to jak najbardziej prawilny, że tak powiem, sposób tak obcowania z Dickensem. No myślę, że teraz przejdziemy chyba jeszcze na koniec do tej Ognia i Krwi, skoro już to zapowiedzieliśmy i chyba na tym zakończymy. Wiesz co, zanim jeszcze przejdziemy do Ognia i Krwi, to Piotrek chciał opowiedzieć o... No ja dosyć krótko, tak. No. Bo skoro wszyscy jakieś inne książeczki czytaliśmy, ja się generalnie przygotowałem, że dzisiaj mamy tylko o Enderze, więc z książek, które czytałem oprócz całej sagi Endera, to mogę tylko dość pobieżnie wspomnieć o jednym tytule, który miałem przyjemność przeczytać, czyli Niezwykła historia Marvel Comics. To jest taki tytuł. Autorstwa Ho Sean, chyba, bo się nazywa autor, nie pamiętam dokładnie. Jeśli dobrze pamiętam, to któryś z was mi to polecił? Chyba Rafał tą książkę mi polecił, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, ja ją czytałem w e-booku, tak, tak. No właśnie, tak, tak, ja też w e-booku właśnie czytałem. No i to jest taka książeczka, ja to sięgnąłem, znaczy tak, czytać o komiksach książkę, stwierdziłem, no okej, okay, no skoro kolega poleca, to przeczytam. Ale jako, że w młodości oczywiście czytało się te wszystkie komiksy wydawane przez TM Semich, czy jak to się nazywało, chyba pamiętają wszyscy, prawda, tutaj. Czy czytali koledzy? Nie czytali. Czytali, na pewno. Spider-Many, Punishery, Batmany, no oczywiście, tak, że dalej, tak. Tak dalej. Więc tak sięgnąłem z ciekawością po tą książkę, żeby się dowiedzieć czegoś o samym wydawnictwie Marvel i mówię szczerze, po przeczytaniu tej książki to włos się jeży na głowie, ponieważ wychodzi na to, że z tej całej tej opowieści, bo to jest opowieść o generalnie o najważniejszych autorach i ludziach związanych z tym wydawnictwem, czyli oczywiście Stan Lee, Frank Miller, Jim Shooter, to taki wydawca jeden, którego akurat mniej ludzie kojarzą, Todd McFarlane, to wiadomo, raczej wszyscy znają, i Jack Kirby, prawda? No i oczywiście Stan Lee w tym roku mamy, niestety odszedł, no i tak sobie stwierdziłem, że przeczytam tą książeczkę i powiem brutalnie, że chyba żałuję, że ją przeczytałem, bo to mi tak zburzyło trochę obraz takiego wesołego, fajnego wydawnictwa, które zajmuje się fajnymi komiksami i to wszystko wyglądało po prostu do tej pory miło, a po przeczytaniu tej książki człowiek sobie uświadamia, że jest to fabryka, no wręcz mordownia jakaś, w której są ludzie wykorzystywani, że jest to praca niemalże niewolnicza. Ci autorzy są pozbawiani praw autorskich do swoich postaci, do tego, co wymyślają. Są konflikty między redaktorami, między osobami zajmującymi się fabułą, a rysownikami i tak dalej. Generalnie jest to książka na prawie 512 stron i na każdej stronie aż kipi od konfliktów międzyludzkich. I owszem, to się czyta ciekawie, bo autor tak ładnie to wszystko... Gra o tron. No, niemalże tak. To wszystko wplata... Do której zaraz przejdziemy. Tak, między te takie prywatne animozje, międzyludzkie animozje tych autorów, tak wplata te takie historie odnośnie tego, jak się tworzyły te komiksy, jak powstawali ci naj bardziej popularni bohaterowie, czyli Człowiek Pająk, Kapitan Ameryka i tak dalej, i tak dalej.
I jeżeli ktoś jest z was fanem komiksów, to bardzo polecam przeczytać, tak naszym słuchaczom też polecę, ale obawiam się, że możecie, co niektórzy mogą, jeżeli mają jakieś wyobrażenie tego, jak się robi komiksy, to mogą się poczuć bardzo, bardzo, bardzo źle po tym, co przeczytają. Tak po prostu coś im zostanie wyrwane z młodości. Ale dobrze się to czyta, jest ciekawe. Jeżeli ktoś cokolwiek wie o przemyśle komiksowym, jeżeli zna tych bohaterów i tak dalej, to jest to ciekawa lektura, która odsłania kulisy tego wydawnictwa Marvela. Jest też troszkę o wydawnictwie DC. Jest taki ładny rys historyczny odnośnie całej branży komiksowej, jak powstawała w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, o tym, jaki miał wpływ na kulturę popularną i tak dalej, i tak dalej. Więc ja generalnie polecam. Tak więc taka krótka moja recenzyjka, bo wiemy, że teraz idziemy do George'a Martina, prawda? Mhm. Jeszcze ja tylko dodam, że pamiętam tak. Tę książkę, ja ją czytałem tej, dziękujemy za Lubimy Czytać, która pamięta za nas oczywiście. W 2015 roku ją czytałem i podobne miałem z tego, co czytam, spostrzeżenia do ciebie. Zero słodzenia, a tak jak wspomniałeś, jak ktoś jest fanem komiksów, tylko od jednej strony patrzy na to, tak, zwłaszcza taką posągową postacią, którą no, z całym szacunkiem, bo odszedł niedawno Stan Lee, no to może przestać być, może fanem komiksów nie przestanie być Marvel, natomiast fanem Stan Lee, no może być przestać po tej lekturze, bo tutaj on, no ta cała otoczka, tak, którą się mu dobudowuje, że jest twórcą tej czy owej postaci, kreatorem, no niekoniecznie to tak wyglądało w rzeczywistości. Tak, tak. No nie on jest... Te konflikty między ludźmi tam w tak, tym nie on jest, nie on jest twórcą, nie on jest twórcą tych wszystkich postaci, jakie mu się współcześnie przypisuje. Jest tutaj też opis bardzo długich procesów tego, w jaki sposób spadkobiercy walczyli o prawa, o odzyskanie pewnych postaci, tak? Chociażby zwykłego szacunku też dla twórców, rysowników, tak? Kreatorów postaci, no którego nawet tego im w którymś momencie Marvel jako korporacja odmawiała, tak? Nawet tego zwykłego przekazania wyrazów szacunku, uznania tego, że tak, to oni byli naprawdę autorami. Już nie chodziło o żadne zyski finansowe, nawet do tego nie byli zdolni tam decydenci. Był taki fragment, od razu też powiem o bardzo uciskanych redaktorach, twórcach, tylko pół strony dalej było o tym, ile w pewnym okresie Marvela, bo były różne, oczywiście były wzloty i upadki, ile ci uciskani zarabiali miesięcznie 30 tysięcy dolarów, więc stwierdziłem wtedy, że moja sympatia do tych ludzi troszeczkę w tym momencie, okej, chyba chłopaki trochę przesadzają, bo kwota, no niewyobrażalna, to były lata 70. wtedy. Bo to dla mnie ta książka była też pierwszą taką publikacją, która mi otworzyła oczy na to, jak płynne granice są pomiędzy twórcami właśnie ze stajni chociażby Marvela i DC, bo też wiadomo, w tej książce pojawiają się też inne, ale jak to płynne było, jak oni płynnie przechodzili tak naprawdę za większością tych postaci, które znamy takimi, jakie są teraz, stoją te same osoby, niezależnie od po której ze stron stoimy, tak, czy DC, czy Marvel. To jest trochę zaskakujące, ponieważ różnica między Marvelem a DC jest ogromna wręcz, jak się tak można z zamkniętymi oczami w cudzysłowie poznać, który komiks należy do którego wydawcy, prawda? A tu jednak pokazuje, że właśnie, tak jak mówisz, ci twórcy przepływali między tymi wydawnictwami, które do pewnego momentu były nawet na jednej ulicy, to znaczy oni mieli drzwi w drzwi byli mniej więcej DC tak. I Marvel, prawda? Tak więc to są takie ciekawostki, które w tej książeczce są i warto ją przeczytać choćby spod tego względu, bo to jest ważne dla kultury popularnej, bo wiadomo jak to się kształtowało przez od końca II wojny światowej, to wszystko, szczególnie jaki miał to wpływ na kulturę amerykańską, prawda, więc warto przeczytać. Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz, że to jest książka wydawnictwa Synchronon, a to jest wydawnictwo, które właśnie specjalizuje się w publikacjach takich, których do niedawna jeszcze w Polsce mogliśmy nie uświadczyć, czyli takich bardzo specyficznych, bardzo skierowanych do pewnego rodzaju kultury, tak, geekowskiej, komiksowej, komputerowej też. Właśnie tego typu publikacji brakowało i właśnie w tym przoduje Synchronon i właśnie z chyba tego nakładem tego wydawnictwa okazał się właśnie książka o Stanie Lee niedawno, ile się nie mylę, a też tłumaczem jest Bartosz Czartoryski i to jest też gość, że tak powiem, kolokwialnie, który zna się na tym, co tłumaczy, wie o czym pisze, tak? A wiemy, że mieliśmy już takie publikacje, między innymi tej poświęconej Gwiezdnym Wojnom, gdzie brały się za tłumaczenie osoby, które nie mają zielonego pojęcia o tym, o temacie, tak? Więc tutaj też brawa dla wydawnictwa i brawa dla tłumacza przy okazji. To jest chyba to wydawnictwo, które wydało Krew, Pot i Piksele, tak? Mhm. No właśnie.
To może tym sposobem gładko przejdziemy do przedostatniego już tematu, czyli wspomnianej waszej książki Martina, który zamiast pisać kontynuację, dalsze części Gry o Tron, to się wziął coś zupełnie innego. Znaczy może nie za coś zupełnie innego, ale tak z no ja niewiele mogę powiedzieć, bo nie czytałem, więc... Ja przeczytałem tylko 1/5. Wiem, że tam wśród was chyba jest ktoś, kto czytał więcej. Ja jestem w połowie tej książki i powiem tak, no mam bardzo takie mieszane uczucia co do tej książki. Spodziewałem się czegoś innego, spodziewałem się czegoś, co sam Martin zapowiadał, czyli czegoś w rodzaju Silmarillionu, chociażby, czy niedokończonych opowieści Tolkiena. Niestety to nie jest to. Już sam styl przekreśla dla mnie tę książkę jako coś, z czym ja bym chciał obcować takiej zwykłej estetycznej strony, która mi dostarczy. To jest taki bardzo podręcznikowy styl, bym powiedział. Podręcznikowy styl, który jest to takie przypisy do historii z całej serii Gry o Tron. Tak. Takie... Postanowił, że na poważnie się weźmie i poudaje, że to jest historyczna książka. I tak? Napisze podręcznik. Ojej. Po co takie rzeczy robić? Czyta się to naprawdę bardzo ciężko. To się czyta, słuchajcie, tak, wiecie, jak czasami w książkach fantasy, które stanowią, powiedzmy, pierwszy tom do jakiejś serii, to jest taki wstęp, żeby wprowadzić czytelnika w świat i bohaterów. Tak? I jak ja zacząłem to czytać, to właśnie tak czytam ten wstęp i czytam i czytam i tak zastanawiam, kiedy się zacznie właściwa książka. Ale okazuje się, że właściwa książka to już właśnie ten styl i ten sposób pisania. No ja właśnie też liczyłem na zbiór takich jakby opowieści, tak? Opowieści gdzieś tam, które mają rozwinięcie, zakończenie i koniec, które są dla mnie ciekawe, bo stanowić będą takie opowiadania, tak? O przeszłości właśnie Westeros, które w jakiś sposób będą miały swój punkt kulminacyjny, tak? W jakiś sposób będą jakieś emocje we mnie wzbudzały, nawet żeby było to w formie właśnie krótkich novel takich. A tutaj mamy taką quasi-historyczną książkę, pisaną takim stylem, który no nie jest dobry moim zdaniem. To nie jest poziom Martina, do którego on nas przyzwyczaił, a wypływa to z jednego prostego faktu. On założył sobie na samym początku, że jest to opowieść pisana piórem mastera, tak? Czyli to jest opowieść pisana tak jakby piórem historyka, czy naukowca w tych krainach Westeros, bo masterowie takimi byli, tak? Oni byli takimi jakby naukowcami, badaczami i to jest takim okiem badacza. To już samo w sobie narzuca mu pewną formę, która się troszeczkę gryzie z tym, że padają na te słowa nie cenzuralne też, tak? Także maester posuwa się czasami do słów takich jak, na k, wykreślenie pewnego rodzaju profesji kobiet i tak dalej, co też tak troszeczkę nie licuje z tym. Pasuje to do twórczości Martina, który no nie przebierał w słowach, kiedy trzeba było, w swoich powieściach. Natomiast to jest takie z jednej strony oszlifowane, wygładzone, z drugiej strony jest takie właśnie martinowskie i tu jest bardzo duży kontrast z tym wszystkim, a te historie same w sobie, one są bardzo ciekawe, bo historia Westeros jest bardzo ciekawa i dużo ciekawsze dla mnie jest to w tym właśnie zbiorze, w tym właśnie tomie, to co czytam między wierszami, bo jest masa takich momentów, kiedy ten maester mówi, słuchajcie, historii tak naprawdę nie wiemy, jak to było, prawda? Ale no, annały zapisały to w ten sposób, tak? I gdzieś tam się pojawia. Niektórzy twierdzili, że ten Aegon, czy tam jakiś tam inny władca właśnie Targaryenów, bo to jest właśnie ta epoka, kiedy Targaryenowie władali jeszcze Westeros, krótko po upadku Valyrii, że on na przykład poszedł gdzieś tam z jakąś kobietą, dziewką lekkich obyczajów i tam rubasznym się oddawali, prawda, jakimś potępianym przez 7, prawda, bogów tej krainy czynnością, tak? No i on tak pisze, jakby tego nie było, czyli tak naprawdę, ale na pewno są to kalumnie rozpuszczane przez wrogów króla, prawda? A my już domyślę, znając prozę oczywiście Martina, wiemy, że na pewno ten król postępował w ten sposób, tak? Gdzie tam na przykład u Martina pojawiały się mniej lub bardziej subtelne aluzje tego do prowiniencji na przykład postaci, czy też do ich preferencji seksualnych i tak dalej. I tu też to się pojawia, tylko nie mamy tego rozwinięcia, nie mamy tego potwierdzenia w faktach później, tak? Czyli jest takie kronikarskie podejście do wydarzeń chyba gdzieś tam nie wiem, 300 czy 400 lat przed wydarzeniami, które znamy z Pieśni Lodu i Ognia, ale z drugiej strony no mało, trochę Martina w tym jest, ale z drugiej strony no jakoś tak bardzo podręcznikowo i też tak jak wspomniał
Michał przed chwilą, ja nie jestem fanem tych wstępów rozbudowanych, a tutaj mamy książkę, która jest jednym wielkim wstępem. Ale same wydarzenia następujące po sobie, sama historia, konsekwencje decyzji, konsekwencje działań, sposoby, które Targaryenowie w jakiś sposób prowadzili swój podbój, w zależności od tego, jaki władca był wówczas na tronie, bo byli dobrzy władcy, tak, rozumni, światli władcy i też tacy władcy, którzy ogniem i mieczem to jakby nawracali, prawda, dokonywali okrutnych czynów, posuwali się do różnego rodzaju bluźnierstw i tak dalej, makabrycznych. No, jest to ciekawe samo w sobie. Historia jako taka jest ciekawa, natomiast sposób jej opowiedzenia jest dla mnie no, niezbyt ciekawie podany. No i tu jest właśnie kontrast, który nie pozwala mi się w pełni cieszyć tą książką. Powiem, ja czytałem, ja jestem na początku tej książki, bo też zastopowałem się. I pierwsze opowiadanie traktuje o tym podboju Targaryena Siedmiu Królestw. I gdyby cała książka była o tym, w sposób fajny i malowniczy, rozbudowany, opisana, no to byłaby moim zdaniem dużo lepsza niż to, co właśnie nam daje Martin później, tak jak mówicie, suchy, kronikarski styl. No i tu można jedynie cytatem powiedzieć, taka proszę pana, ogień i krew, no. Dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są w ogóle. Dialogów tutaj w ogóle prawie nie ma, tak naprawdę. Nic się nie dzieje. Właśnie o to chodzi. Ja myślałem, że to będzie coś w rodzaju opowieści z Siedmiu Królestw. Nie wiem, czy to czytaliście. Mm-hmm. To się akcja dzieje chyba 90 lat przed tą serią. Rycerz Siedmiu Królestw. O jaju? Tak, o Dankanie i o jaju. Tak, to było super. Mm-hmm. Ja bardzo lubiłem te opowiadania, bo to... O Danku i o jaju. Tak, bo one były wcześniej publikowane, między innymi w retrospektywach. One były świetne, bardzo mi się podobały. Super było to i tak właśnie, słuchajcie, fajniejsze w tym, co czytałem właśnie tutaj w Ogniu i Krwi, jest historia o postaci, o których się tylko wspomina. Jest takie wątki gdzieś tam jakichś legendarnych postaci, rycerzy bezimiennych, albo pewnej kobiety, która występowała w zbroi męskiej i udawała, że jest mężczyzną, żeby się dostać do straży, skąd my to znamy, prawda? Do straży przybocznej króla. Ale te historie malutkie, gdzieś tam opowiedziane mimochodem w tej całej wielkiej historii, którą tutaj opowiada Martin, są dla mnie dużo ciekawsze i mają dużo większy potencjał na przekucie ich w całe opowiadanie, niż cała ta historia ogólna, taka powiedzmy szeroka płaszczyzna, szeroki horyzont zdarzeń, który tutaj rysuje przed nami Martin. To jest tak, jakbyśmy czytali koncepty powieści. Tak, dokładnie. No. I tutaj moja teoria wypływa taka, że po prostu Martin stwierdził, że trochę pogubił się w sadze, tak, w momencie, do którego dotarł. I teraz tak sobie troszeczkę te wszystkie wydarzenia przeszłości układa w jakiś sposób, żeby mieć podbudowę do zakończenia tej sagi Pieśni Lodu i Ognia. Mam taką nadzieję, że kiedyś tego dokona. Natomiast moja teoria jest taka, że on po prostu napisał te koncepty, bo już mu się nie chce pisać. Może. Czy jest inna teoria, też moja. Przyznam, jeszcze nie spotkałem się z nią w internecie, że przygotowuje grunt pod potencjalne spin-offy HBO, także jest dużo, dużo fajnych konceptów, z których mogą skorzystać w przyszłości, prawda? No ale to różnie. Na pewno nie jest to książka, na którą czekałem, chociaż po cichu liczyłem, że będzie taką fajnym wypełniaczem tej luki w oczekiwaniu na nowy tom. Ja liczyłem na to, że to będzie coś w rodzaju Silmarillionu, bo Silmarillion był moją ulubioną książką Tolkiena. Ja wiele razy wracałem do Silmarillion, znaczy... ale to jest coś, co w zamyśle miało być czymś takim, ale niestety w praktyce wyszło coś zupełnie innego. Żeby oddać sprawiedliwość Martinowi, moje zarzuty odnoszą się, znaczy zarzuty takie w porównaniu do Silmarillionu odnoszą się głównie do tego, że to nie jest stylistycznie tak dobre. Natomiast pod względem zaplanowania świata, konstrukcji świata, sposobu dopracowania detali tego świata, tak, wątku, mitologii, historii, poszczególnych wątków władców, konsekwencji, przyczyn działań władców, to jest naprawdę tak napisane, jakbym czytał autentycznie historię jakiejś realnie istniejącej krainy historycznej. Więc to jest czapka z głowy za to przynajmniej, bo wiem, że ta kraina, ten Westeros, historia, jego legendy są w 100%, a nawet więcej niż w 100%, bo w 100% to ma wiele pisarzy dopracowanych. Martin poszedł krok dalej, ale sposób podania tego w tej książce jest absolutnie nieciekawy, nieinteresujący. Tak? Można było to zrobić lepiej, a stylu niestety, nawet jeżeli sobie taką łatkę Martin przypisuje, a wiem, że to są jego słowa, że to jest jego styl i Marillion według niego, no to niestety poszedł za daleko w tym porównaniu. Moim zdaniem nie stoi to przynajmniej pod względem tym stylistycznym, pod względem tego piękna literackiego, nie stoi tak blisko styl i Marillionu, jakby mu się mogło wydawać, tak? Absolutnie nie. Jako wielki fan styl i Marillionu. Czyli uznajemy to jako niewypał.
To znaczy ja pewnie pod koniec czytania z uwagi na to, że to naprawdę jest sama w sobie interesująca historia, tak? Dużo się działo w Westeros, tak? Natomiast pod względem tego, jakie wrażenie estetyczne na mnie to wywarło, no ja myślę, że tak dam 6 na 10. Taka będzie moja ocena na koniec, tak? Już teraz prorokuję, jeżeli chodzi o tę książkę. Po jej zakończeniu myślę, że moje zdanie się nie zmieni, bo on kontynuuje to od samego początku. Tam nie ma żadnych chwytów stylistycznych czy jakichś tam zabiegów narracyjnych, które by mogły nagle zmienić to, co o tej książce. No ja już wiem na pewno, że nie będę kontynuował tego czytania, bo mam masę książek, które o wiele bardziej wolałbym przeczytać niż to. Aczkolwiek na kontynuację Gry o Tron czekam, chociaż też powiem szczerze, że tak jak pierwsze tomy czytało mi się rewelacyjnie, to tak już te ostatnie, to każdy kolejny jest coraz trudniejszy w odbiorze. Dlatego nie wiem, jak będzie... Co do zakończenia tej pieśni Lodu i Ognia, no krążą gdzieś tam w fandomie pogłoski, że naprawdę HBO musiało wiele, wiele zapłacić Martinowi, żeby nie wypuścił zakończenia sagi przed zakończeniem serialu. Myślę, że są dość... mające dość silne podstawy pogłoski, ponieważ już jak wiemy, serial rozjechał się dawno temu z tym, co się działo w książkach i domyślam się, że zakończenie Martina może diametralnie odbiegać od tego, co zobaczymy w serialu i mogłoby to wpłynąć na niekorzyść, tak, wśród odbiorców, więc może to być prawdą. Także cieszmy się, że serial się już kończy. Niebawem prawdopodobnie po zakończeniu serialu otrzymamy tomy wieńczące Pieśń Lodu i Ognia, trzymamy kciuki za zdrowie George'a Martina. I tyle, no. No, by tak było. Natomiast, słuchajcie, kiedyś z Rafałem mieliśmy taki zwyczaj, nie wiem, czy to kontynuował też później, że na koniec nagrania mówiliśmy, jakie mamy plany czytelnicze na przyszłość. Trochę już z tego tu zostało powiedziane. Mamy duże. Tak, mamy duże i obszerne. Nasze listy są tak, długie. Tak, ale chodzi mi o tą najbliższą przyszłość, czyli te takie następne książki, które już czekają w kolejce, żeby zacząć je czytać. To ja króciutko w takim razie. Skończę sagę Cienia Enderową, bo tak jak mówiłem, jestem na Cieniu Hegemona i zachęciliście mnie do przeczytania Pan Lodowego Ogrodu. Już sobie znalazłem w Kindlu, widzę, że mam, więc sobie przeczytam. A na mnie czeka Robert Galbraith i Zabójcza Biel, czyli czwarta część kontynuacji, czwarta część o Kormoranie Strajku, czyli Robert Galbraith, czyli pani Rollins. No ja lubię tą serię kryminalną Rollins, Galbraitha, ciężko mi o tym mówić inaczej. No i teraz niedługo się zabieram za Zabójczą Biel. No i teraz Marta Kisiel-Toń, tak? To będzie moja następna książka, którą zacznę. To tyle według najbliższych planów. Jeszcze mam kilka do dokończenia książek, no, bo tam jeszcze cały czas drążę biografię. A to byłoby ciekawe. Bolesława Prusa, która jest świetnie zatytułowana, i ale o tym dokończę. Bardzo dobrze napisana też. Bardzo dobrze napisana i tytuł książki, tytuł tej biografii jest idealny z tym, co się dostaje, bo to jest naprawdę śledztwo biograficzne. To, co autorka robi w tej książce, w tej biografii jest po prostu majstersztykiem. No też jestem w połowie. Też robię ostatnio rzeczy z powodu braku czasu, których nie miałem wcześniej w zwyczaju, czyli czytam po kilka książek naraz i właśnie też jestem w połowie. Przerwałem obecnie właśnie śledztwo biograficzne dla książki pod tytułem Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów. No wiąże się to z pewnym projektem, który realizuję w tej chwili. Chciałem się troszeczkę więcej dowiedzieć o chorobach spektrum autyzmu. Wybrałem tę książkę dlatego, że jest to książka, która gdzieś tam nie tylko mówi o tym, jak nauka, wiedza po prostu medyczna kształtowała się o autyzmie od lat 50. ubiegłego stulecia chociażby, ale też jest cenna z tego powodu, że jest pisana przez osobę autystyczną. Tak? To jest profesor, która wie, zna to z autopsji, jest osobą dotkniętą tego typu schorzeniem i jest bardzo ciekawa, no naprawdę od tego chociażby punktu widzenia, że przedstawia choroby, przedstawia sposób, w jaki naukowcy dochodzili, medycyna, współczesna medycyna, ówcześniejsza medycyna kiedyś, tak, przedstawia też w bardzo taki obrazowy sposób, czym jest sam autyzm. No nie wiem, czy mógłby ktoś to zrobić bardziej klarownie, także polecam. To jest książka pod tytułem Mózg autystyczny, powtórzę, Podróż w głąb niezwykłych umysłów, Temple Grandin ją napisała.
A drugą książką, którą też teraz czytam, no to jest książka, o której wspomniałem już, czyli wznowienie książki Petera Straube'a, Upiorna opowieść, horror, rewelacyjny horror, nawiązujący do nurtu powieści gotyckiej. Jest świetna, po prostu Rebis w 1993 ją wydał, od tego czasu nie było wznowienia, bardzo się cieszę, zrobiło to wydawnictwo Wesper, wznowiło w pięknej formie, mówiłem już o tym, myślę, że powrócę do tego jeszcze, kiedy z książkiem skończę, także to są moje najbliższe plany, albo aktualnie, że tak powiem, czytane, bo w zasadzie czytam te trzy książki równolegle, w zależności od tego, którą chwycę do ręki. No ja się zastanawiam, co dalej robić, szczerze powiedziawszy, bo Piotrek zniechęcił mnie do Sagi Cienia i chyba sobie ją albo spróbuję pierwszy tom, albo odłożę to na później. Natomiast w waszym ostatnim nagraniu to bardzo zachęciliście mnie do dzikich kart. I chyba się wezmę za te dzikie karty. Bo no to też mój plan jest. Drugi tom zacząć w styczniu. Z tego, co mówiliście, to jest po prostu jakby stworzone dla mnie. Ja bardzo lubię komiksy i książka z takimi historiami, to myślę, że powinno mi się spodobać. Kiedyś próbowałem zacząć pierwszy tom, ale jakoś mi styl nie podszedł i to tak dosyć mocno i to odłożyłem na później. Natomiast Rafał mi przypomniał, że przecież to jest powieść mozaikowa, więc tam jest każda pisana przez kogoś innego. Nawet jeśli mi styl jednego opowiadania nie podejdzie, to każde inne już może być pisane zupełnie inaczej. No tam styl jest przecież bardzo styl podobny. Się zlewa później, tak? W późniejszych tomach. Tak, on się zlewa, bo wiadomo, że ktoś nad tym czuwał, tak? To musiało zachować pewną spójność. Mówię, pierwsze dwa tomy chyba są takie różnorodne. Później to jest jakoś tak bardziej zgrane ze sobą, ale to niczym to nie szkodzi, ponieważ postaci są na tyle oryginalne, że każda coś z sobą wnosi tam. I widać tę właśnie różnorodność w podejściu do tematyki komiksowej, tak? Już jeżeli chodzi o styl, to na pewno w podejściu do tego tematu, więc na pewno się zawiedzie. Jeżeli lubisz komiksy, to tak jak mówiliśmy w naszym nagraniu, to jest na pewno powieść, która powinna cię wciągnąć, dlatego że jest oryginalna, nie? Mimo wszystko, mimo tego całej postmoderny, która teraz panuje w komiksie i nawet w kinie superbohaterskim, to jest to nadal pewną oryginalność sobie niesie. Dlatego mówię, ten cykl. Na pewno spróbuję. I to jest mój plan na najbliższy czas. Skończę już tą grę Endera, bo już mam 3/4 książki za sobą i biorę się za dzikie karty. Cóż, to chyba wszyscy, tak? Sebastiana nie słyszałem jeszcze. No właśnie, myślałem, że go nie ma już. No to właśnie, tak mi się wydawało, ale nie chciałem go wyrywać na siłę, skoro jakoś tak siedział cichutko. To akurat celowo, bo słuchałem z zainteresowaniem, co z waszych ust padnie i tak się trochę zacząłem zastanawiać, ale moje plany tak naprawdę to są w sumie te książki, które wspominałem ostatnio w polecajkach. Czyli te Zwiadowców, kolejny tom, już przyszedł do mnie, już czeka na przeczytanie. I biografia Stana Lee, to na pewno. Oczywiście też Toń dokończę. No, to już jest kwestia teraz, jak już tego Endera mam przeczytanego, to myślę, że to już będzie jeden wieczór i skończę. Ale jeszcze mnie ciągnie do tych prequeli ze świata Endera. Przy czym nie wiem, czy to już teraz czytać, czy sobie jednak lepiej nie zrobić krótkiej przerwy od tego świata. No ja nie wiem, czy ja nie spróbuję. Znaczy, bo to nie są prequele, to są bardziej takie midquele. Mówisz o Sadze Cienia, tak? Nie, ja mam na myśli te Wojny z Formidami. Aha, to. Tak, bo tego jeszcze nigdy nie czytałem i w sumie jestem zainteresowany tym, jak to jest tam opisane. Czy jest też na przykład coś z perspektywy Robali opowiedziane? To jest ciekawe. Jakbyś to przeczytał, to byłbym bardzo ciekawy twoich wrażeń. Się podzielę. Ja jeszcze tak a propos Stana Lee na moment, bo wiem, że pojawiła się też wersja audiobookowa w audiotece i tak zaczynam też Synquenon swoją drogą. I też w tłumaczeniu Bartosza Czartoryskiego. Także fajnie, że akurat on się to zabrał, na pewno będzie to ciekawe. Natomiast też kiedyś tak bardzo się deklarowałem, że ja nie jestem fanem audiobooków, a teraz zaczynam widzieć, że te książki, które gdzieś tam stoją nisko na liście moich priorytetów, to ja biorę w audiobookach. I tak chyba będzie w przypadku Stana Lee i Boba Bachelora. Także z pewnością też może już w przyszłym odcinku podzielę się z wami swoją opinią, może Sebastian też już skończy, więc też będziemy mogli się troszeczkę odnieść w stosunku tej książki, jak ona się ma w porównaniu właśnie z niezwykłą historią Marvel Comics, tak? Bo no to jest raczej książka
tylko i wyłącznie stanowili poświęcone, także chciałbym ten punkt widzenia zobaczyć. Ja nie lubię audiobooków. Ja próbowałem audiobooków kilka razy, ale jakoś nie potrafię się skoncentrować na treści. Ja też nie mogę. Ja, to jest ciekawe, bo ja bardzo lubię słuchać podcastów, gdzie dla mnie są takie, to samo. Dla mnie są takie audycje radiowe, których kiedyś lubiłem słuchać i teraz na tematy, które mnie interesują, to bardzo lubię słuchać podcastu. Natomiast ale powiem ci, że audiobooki są idealne właśnie do takich książek, które nie są beletrystyką, dla mnie. Ale wiesz co, ja nawet nie miałem kiedy, bo jak właśnie mam wolną chwilę, to słucham podcastów i też mam jakąś tam już taką niewielką kubkę wstydu rosnącą nieodsłuchanych odcinków, więc nawet nie byłoby kiedy słuchać. Ja właśnie uważam odwrotnie, że audiobooki są lepsze dla beletrystyki. Też nie lubię audiobooków. Bo jednak książki niebeletrystyczne są pisane w innym stylu i wymagają skupienia, bo jakieś dane podają ci, a w książce, w beletrystyce to nawet kiedy gdzieś zamyślisz się, kiedy ta akcja idzie trochę ci obok, no to nie jest już tak istotne. Tak mi się wydaje. No może, ale to mój taki szacunek trochę dla literatury. Tak jak wspomniałem, nadal jestem, nie jestem już przeciwnikiem może, nie? Nigdy nie byłem wrogiem, ale nie jestem przeciwnikiem w tej chwili. Nadal uważam, że tą taką najważniejszą dla mnie formą jest słowo pisane, ale mimo wszystko właśnie to te książki, na których mi mniej zależy tych jakby, tak? Czyli mogę przeczytać, ale nie muszę, nie są wysoko na liście moich lektur, no to sobie sięgam po audiobooki w takim. Ja miewam czasami taki przesyt audiobookami, że po prostu nie mogę słuchać już audiobooka, bo mam przesyt i muszę sobie tam kilka tygodni zrobić przerwę od audiobooków, wtedy nadrabiam sobie podcasty i dopiero po kilku tygodniach wracam znowu do audiobooków. Patrzcie panowie, jak to zatarza krąg życia. Za młodości, za dzieciaka czytali rodzice, na starość słuchamy audiobooków. No tak. To prawda. No, może jeszcze nie na starość, ale zawsze podoba, jak Piotr Borowski to nazywa. On nazywa to książki mówione, bo on też tak jakby wyrósł troszeczkę na słuchaniu audiobooków i tak właśnie nazwę swojego podcastu też przyjął, że książki mówione, tak jako dziecko mówił. No i tak trochę jest. No, tych książek mówionych słuchamy obecnie też. No, czas. Nas ogranicza głównie czas, tak jak wspomniałem. Dla mnie to są książki, które są gdzieś poza priorytetem, tak? W innym przypadku na przykład nie miałbym czasu, żeby ich przeczytać, więc taki plus z istnienia audiobooków chociażby. A propos czasu, moi drodzy, mój się już kończy. Drastycznie, że tak powiem. Będziemy już powoli zawijać do portu. A do mnie dzieci przyszły tam do pokoi obok i słychać je pewnie. Do mnie też, spokojnie. Będzie. W razie czego ty zwalisz na moje dzieci, które są u mnie, a ja na twoje. I będziemy, wiesz, bezpieczni. Oj, panowie, no. Dzieciakom audiobooka. Tak, dlatego dziękuję wam bardzo za to, że udało nam się wreszcie umówić, spotkać i nagrać. Z chęcią wróciłem do rozmowy o książkach i jeszcze nie raz pewnie będę wracał. I dlatego czekam na nasze następne nagranie, które mam nadzieję, że się odbędzie w jakiejś nieodległej... Już w nowym roku raczej. Nowy rok. No właśnie, życzenia noworoczne też wszystkim składamy. Dużo dobrych książek. No, przede wszystkim, żeby tak były dobre. I czasu na nie przede wszystkim. I żeby tanie te książki dużo były. Nowych światów, nowych historii, nowych przygód, nowego spojrzenia. I żeby Gra o Tron, żeby wyszła nowa. Tak? Wyjdzie druga część spin-offu. No niestety. No i tym optymistycznym akcentem. Będziemy się żegnać. No to ja dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia również. Cześć. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, dzięki. Na razie. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose. Books expand your mind, it's true. Reading books is good for you. I love reading. Oh, I'm going down to the library, picking out a book, check it in, check it out. Gonna say hi to the dictionary, picking out a book, check it in, check it out. I'm going down to the library.